Ja już w wieku w sumie 13, chyba, lat. Pierwszy raz pojechałem z seniorami na sparring. Mhm. Pamiętam do, do Tomic, chyba. Do Tomic wpuścił mnie tam trener, trener Kuzia. I tam się spotkałem właśnie z Bartkiem, praciakiem, bo zawsze rywalizowaliśmy ze sobą w tych młodszych kategoriach, w juniorach. I później tam spotkaliśmy się razem graliśmy razem w drużynie. Na pewno brakowało takiego w Rado 3 takiego gościa z doświadczeniem. Gdzieś tam co, co grał wyżej. Nie mówię, że jest y, źle szkolona młodzież, ale źle są prowadzone moim zdaniem rozgrywki. Co ty uważasz o płaceniu zawodnikom za grę? Lub można to nawet nazywać y, zwrot za dojazdy. Zawodnikom na poziomie B, A klas. Wydaje mi się, że jeżeli nie będzie zwracane jakieś tam za dojazdę, to szybciej się to skończy, te B klasy, niż, niż my są. 240 oficjalnych spotkań i szczeliłeś w nich 320 bramek. No, tak, tak. Nie, no, tak było. No. Bartosz Boguń Podcast. Zapraszam do odsłuchu. Widzowie, cześć wszyscy słuchacze. Niedziela 19.30, więc klasycznie odpalamy dla Was kolejny odcinek Bartosz Boguń Podcast. Moim waszym gościem jest dzisiaj człowiek orkiestra, który w trakcie swojego 30 prawie letniego życia sportowego był zawodnikiem i nadal jest oczywiście trenerem, a także w swoim czasie sędzią piłki nożnej, aktualnie grający trener z kawy Jaroszowice. Marek Łopata, dobry wieczór. Witam, witam wszystkich. Marek, na sam początek, ja bym Cię poprosił, tak jak wielu z moich gości, żebyś po prostu naszym widzom, naszym słuchaczom się najprościej w świecie przedstawił. Przedstawić, no w kilku słowach. Pochodzę z Gorzenia Dolnego. Od, 2012, od 2009 roku jestem mieszkam w Adowicach pod Skarpą. No i tak w, działam w lokalnej piłce, można powiedzieć, w podokręgu też. Troszeczkę byłem sędziowałem, trochę kopałem w piłkę, bo graniem to, do grania to jeszcze dużo, dużo, dużo mi brakuje. No i też staram się być trenerem. To też dużo powiedziane, bo bardziej na, w takich ligach tutaj lokalnych trzeba być bardziej organizatorem, mhm. no, wszystkim trzeba być. I troszeczkę psychologiem, troszeczkę organizatorem, trochę. Um, tr trochę no na końcu trenerem, w sumie. Mhm. Na końcu trenerem. Wszystko logistycznie trzeba pozałatwiać um, Tyle pokrótce. Mhm. Okej, okay, czyli początek rozmowy można powiedzieć, że mamy za sobą, a ja właśnie chciałbym Cię zapytać, jak wyglądały Twoje początki ze sportem, z piłką nożną. I właśnie podstawowe pytanie zadaję praktycznie każdemu, który jest z tym sportem akurat związany, dlaczego to była piłka nożna? Dlaczego to była piłka nożna? Dobre pytanie. Sam w sumie od dziecka zawsze interesowałem się sportem. Dużo przez wujka, bo ja nie pochodzę ze sportowej rodziny, no, tam, może tak powiem. E, ani tata nie uprawiał żadnego sportu e, gdzieś tam wyczynowo, ani mama też nie, nie ten. E, zawsze raczej było w drugą stronę, a po co ci ta piłka, a skopią cię, a nie wiadomo, coś tam stanie. Dlatego nie, sam jakąś tak, e, takie samo moje zaparcie e, sprawiło, że, że zacząłem. Troszeczkę kopać tą piłkę. Zaczęło się to w sumie jak e, przeszedłem do szkoły, do zawadki, e, do czwartej klasy, bo pierwsze trzy lata chodziłem na, na szko do szkoły do, do Gorzenia Dolnego, tam na dzwonek. E, później, jak przyszedłem tutaj do, do zawadki, e, do szkoły, no to było tutaj takie boisko. E, takie trochę, powiedzmy, trawę tam nie było w ogóle. Niby to miało być trawiaste, ale trawę tam nie było, bo wydeptane to. Boisko wszystko, przy szkole? Boisko przy szkole, tak. Mhm. Gdzie, były, gdzie były bramki? O, w sensie takie e, prawdziwe bramki metalowe, nie jakieś e, tylko wbite e, słupki, tylko bramki i czasami nawet siatki były, można było pokopać tą piłkę. No i tak z chłopakami w sumie z klasy zacząłem grać. No ale nigdzie nie było żadnego klubu. Mhm. No i tak. Zrodził się pomysł, żeby może gdzieś coś spróbować pograć w jakimś klubie. A że najbliżej było do Wadowic, no to stwierdziliśmy w trójkę, że będziemy jeździć na treningi do Wadowic do skawy. Mm -hmm. I to mówimy o którym roku, tak mniej więcej? To ile mniej więcej miałeś, nie? w 1996, miał jakieś 11 lat, coś takiego. Także też trzeba było przekonać rodziców, że mi pozwolili w ogóle, bo to na rowerach jeździliśmy. Nie było możliwości, żeby tam rodzice zawieźli samochodem na, na trening. Jadę, jeżdżałem do zawadki, później już stąd jechaliśmy w trójkę na, na boisko z Kawy-Wadowice i tam zaczynaliśmy kopać. Ale też to nie było łatwe, bo no chłopak, ze wsi, tak, na małym boisku fajnie się grało z kolegami, wiadomo byliśmy tacy wyróżniający się, ale już tam to inna rzeczywistość, duże boisko to już nie było tak prosto wejść do drużyny, gdzie już tam chłopaki trenowały też i, i, i byli zgrani ze sobą, dlatego no początki nie były łatwe tak, troszeczkę mnie tam trenerzy zrzucali gdzieś na, na obronę, na lewą obronę ja prawonożny, nigdy lewą nogą nie grałem ale tak zaczynałem, na lewej obronie w trampkarzach jeździliśmy, bo byli trampkarze i juniorze, jeździliśmy do, pod okręg, to był chyba jakiś Bielsko-Biała i graliśmy z tymi bielskimi drużynami, z Bielskimi, z Żywca. Pierwsze grali trampkarze, a później grali juniorzy, no i tak, tak się zaczęło w sumie. Mhm. A pamiętasz te swoje właśnie pierwsze lata w Skawie, tamtych kolegów, tamtych trenerów? Jeżeli tak, to, to jak ty wspominasz właśnie tamte, tamte czasy, tamte początki twoje? Czy znaczy tam y, trenerzy, to, y, jakby to powiedzieć, y, wtedy było, wtedy było inna, inaczej to było to wszystko wyglądało. Teraz przywożą y, rodzice dzieci y, do trenera trener bierze, musi huchać, dmuchać, y, patrzeć, na każdego y, zachęcać. Nie wiadomo, wtedy to tak nie było. Wtedy każdy, każdy, starał się pokazać, że, że się nadaje. To trenerzy tak nie głaskali. E, treningi ok, no tak, każdy trening. Nie było jakichś finezyjnych. E, przyjęcie, podanie, uderzenie na bramkę gdzieś. E, ale dużo uczyliśmy się od siebie, dużo graliśmy w, też w piłkę. E, czy tutaj w zawadce, czy, czy nawet tam i, i na treningach i po treningach się zostawało na chwilę pograć, żeby, żeby, żeby coś, coś się nauczyć. E, Kolegów z tego pierwszego okresu też dobrze wspominam. Jeszcze, do nie, jeszcze z niektórymi teraz na przykład gram z jednym jeszcze. Pozdrawiam, Szymon. I. jeszcze chyba już z tego moich roczników, dużo chłopaków, no niewiele, niewiele zostało, niewiele zostało naprawdę. Zostało tak sporadycznie, może na dwóch trzech, ale to tak doryw, dorywczo grają. Te pierwsze lata w Skawie to, to, tak jak powiedziałeś, to był rok 96. No, ale jednak myślę, że wielu kibiców twoje początki kojarzy głównie z klubem, właśnie z zawadki. Kiedy ty do niego dołączyłeś i jak to wtedy wszystko wyglądało? No właśnie tutaj nie za bardzo jestem w stanie powiedzieć dokładnie daty, bo na Ja w Skawie krótko grałem, tak jak mówię, tam, tam chłopaki mieli swoją pa paczkę. Mnie tam trener raczej nie widział z przodu, raczej mm. gdzieś tam do tyłu na lewą obronę, ja zawsze uwielbiałem strzelać w ramki, no uwielbiałem naprawdę, nie lubiłem nigdy grać na obronie, nie umiałem tego robić, zawsze do przodu mnie ciągnęło i był pomysł, bo my tutaj ogólnie w zawadce jako chłopaki ze szkoły mieliśmy kilka boisk tak zrobionych, takich malutkich boisk i robiliśmy sobie swoją ligę, Jeździliśmy na przykład Gorzeń, Zawadka, w Zawadce chyba było trzy boiska, w Gorzeniu było jedno, no i tak jeździliśmy, graliśmy między sobą taką ligę swoją. Zau Zobaczył to Jerzy Chylewski, mój wujek, no, można powiedzieć trochę dalszy, bo to jest kuzy, mąż, kuzynki mamy. Mhm. I stwierdził, bo w 98 zawadka powstała, seniorzy. W 96 reaktywowano. W 96, a gdzieś koło 90, to 98 mógł być, albo 7 zaczęły się treningi właśnie młodych. Mhm. Prowadzone przez Jerzego Chylewskiego. I w sumie od początku jak, jak zawiązał się klub w zawadce, to, to przyszedłem tutaj i już... I Grałem tu w sumie przez wiek Trampkarza chyba juniora i no i seniory w seniorach też grałem dość mhm. Jak ty właśnie wspominasz tamte, tamte lata z koń, końcówka lat 90 początek lat 2000 właśnie w tych Trampkarzach i juniorach, no bo to tutaj padło już na, na antenach naszego podcastu między innymi ten Erbartek Praciak o tym o tym wspominał, że no Zawadka drużyny młodzieżowe w tamtych latach miała naprawdę dobre. No naprawdę, mieliśmy bardzo, bardzo dobre, bym powiedział. Na nasze mecze juniorów, tak, tak z Chorszą graliśmy, szczególnie to o awans graliśmy do o Ligi Okręgowej mhm. z A-klas juniorów, to czasami więcej ludzi przychodziło niż na takie mecze seniorów. Naprawdę, mhm. Było... i to mecze były na dobrym poziomie. Naprawdę, senior, niektórzy, senior, niektórzy drużyny seniorskie miały problem yy, by z nami wygrać. Graliśmy też z seniorami zawadki, no to tak wyrównane. Znaczy, juniorzy na seniorów, zawadki, mm -hmm. to takie wyrównane mecze były. Nie było jakiejś dużej przepaści. A my, yy, ja już w wieku w sumie 13 chyba lat, pierwszy raz y, pojechałem z y, seniorami na sparring. Mm -hmm. yy, pamiętam do, y, do Tomic chyba do Tomic, wpuścił mnie tam trener e, trener e, Kuzia. Kuzia Kuzia Wojciech e, Wojciech e, mhm. trener Wojciech Kuzia e, wpuścił mnie tam e, na chwileczkę, ostatnie chyba 10 minut i pamiętam e, szczeliłem ował bramkarza i tak fajnie piłka leciała do pustej już bramki i zatrzymała się na linii bramkowej e, to mhm. było, mogła być moja pierwsza bramka. W wieku 13 lat? W wieku 13 lat. lat, w seniorach, nie? Ale to sparing w sparingu, to... Nie było. Ja byłem drobniutki, chudy, mhm. e, niewysoki. E, moim atutem była szybkość, no i tak na tej szybkości w sumie bazowałem większość. Technicznie też w miarę nieźle gram, e, ale głównie bazowałem na szybkości i dzięki temu zdobywałem większość bramek. Mhm. Czyli no. tutaj można powiedzieć, mamy naprawdę... To coś wyjątkowego, bo 13 latek w seniorach, no to, 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 to trzeba powiedzieć. To jest coś wyjątkowego jeszcze w tamtych latach, gdzie tych zawodników było dużo więcej. To o tym każdy mówi i tu, i tu u mnie w podcaście i, i nie tylko. Natomiast no właśnie tak przechodząc, były te świetne drużyny, drużyny młodzieżowe, zawadki, ale potem no trzeba było już przejść do tego powiedzmy troszeczkę bardziej dorosłego grania, też dorosłego życia. Jak Ty wspominasz to przejście takie już Stuprocentowe takie poważne przejście do piłki seniorskiej w zawadce, no chyba wtedy jeszcze C klasowej. Tak, C klasowej. Znaczy to, to było tak, ja tak za bardzo nie chciałem przechodzić do seniorów, bo mieliśmy taką fajną pakę w juniorach. Mhm. Laliśmy wszystkich, naprawdę było super. A w C klasie to było takie granie. Było kilka drużyn, a resztę to raczej takie słabe uszy, no to tam Zawadka też, yy, też miała dobry okres, yy, już po tym, w, nie pamiętam w którym roku oni awansowali, 2003 chyba, nie? Sezon 2002-2003. To my mieliśmy tak, fajnie się grało w tych, w tych juniorach i byłem zły zawsze, bo, bo tak, bo trener, mnie, trener widział mnie w, w seniorach, ale też nie jako młody chłopak, no to też nie, nie grałem od deski do deski, gdzieś tam mhm. byłem na rezerwie i ten, no to w juniorach. A był przepis, że można było grać, e, znaczy jest dalej, że można grać w seniorach w, w jednym terminie 90 minut. Nie? Tak no to, e, to grałem na przykład 30 minut w juniorach, strzelałem trzy bramki, było 3-0, ściągał mnie już e, e, trener, żebym już na seniorów mógł, e, jak już był wynik pewny, w miarę 3-0, no tam e, praktycznie po meczu w, w juniorach, no to ściągał mnie i, i szedłem do seniorów. W seniorach grałem końcówki, no i tak za bardzo mnie to nie satysfakcjonowało, ale później, jak już skończyliśmy ten awans do okręgówki, mi się skończył wiek, wiek juniora. No to poszedłem już na stałe grać do, do seniorów. Co ciekawe, w, w roku, w którym Azawadka awansowała, ja taki może metr 50 w kapeluszu, nie, tam mhm. byłem. Pamiętam, że strzeliłem swoją pierwszą bramkę w seniorach. Spartakowi Przybrac na 3-2 i to była bramka z głowy i to była bramka, która dawała awans. No, na było, awans był na kilka kolejek wcześniej, bo naprawdę zawadka dobrze wtedy grała. I, i, ale pamiętam, to moja pierwsza bramka w seniorach była na 3-2 z głowy e, Spartakowi Przybrac, która przypieczętowała awans zawadki do, do klasy B. Mhm. I później już w klasie B kontynuowałem granie. Mhm. No i tak właśnie, jeżeli chodzi o, o Twoją przygodę w zawadce, to jak powiedziałeś, to trwało mniej więcej niepełną dekadę, 8-9 lat. Ja też starałem się znaleźć, no ale problem niestety polega na tym, tu być może informacja dla niektórych naszych młodszych widzów i słuchaczy, że wtedy system Extranet, obecny dzisiaj w Polsce, obecnie dzisiaj w tym piłkarskim świecie, no po prostu nie istniał, więc doszukać się pewnych danych dotyczących bramek, dotyczących minu, dotyczących składu z tamtych lat jest bardzo ciężko. No, niemniej jednak ja tutaj się posłużę moją, moją małą pomocą. Znalazłem statystykę, która mówi, że ty w barwach zawadki zagrałeś 320, przepraszam, 240 oficjalnych spotkań i szczeliłeś w nich 320 bramek. No tak, tak nie no tak było no bo e, szczerze było, były takie mecze. Nie jest tak że Zawadka była jakiejś mega mega liderem ale tak mówię były w C klasie były drużyny które no, grały jak grały czasami się wygrywało z 10-1 e, 10-0. E, czasami wiadomo było było tak cztery 4-3 drużyny były takie wyrównane, reszta były takie słabe no to, no to można było na tych bramek. Ale zresztą nie tylko ja, bo nie tylko ja strzelałem bramki przecież Łysy, e, 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 Mirek Wójci, Abokadra, e, Mirek, e, Mirek Gaudyn. Gaudyn. Gaudyn mm. e, też pozdrawiam. E, to oni tak samo strzelali, Mieliśmy naprawdę mocną, mocną ekipę. Dużo bramek strzelaliśmy i mało traciliśmy. Mhm. Mm no, a ty przy tym wszystkim byłeś, tak jak powiedziałeś, niskim, też do tego młodym chłopakiem. No, ale mimo wszystko te bramki, ten licznik bramek, to się kręcił, można powiedzieć, praktycznie wokoło. No, ja nie uwierzę, że okej, okay, to są trochę inne czasy, tak jak tutaj powiedziałem, nie ma ekstranetu, nie, nie ma wtedy jeszcze mediów społecznościowych, też portali internetowych. Więc po prostu o takich C, B klasach ciężej było się po prostu e, dowiedzieć, jeżeli się nie Nic nie było, był tylko wpisany. Mhm nazwa drużyny i wynik takim drobnym druczkiem na, na koniec i tabela podana, nic nie było. Ale mimo strzelcy. wszystko osoby powiedzmy szukające zawodników, bo, bo na pewno jeżeli chodzi o te kluby powiedzmy okręgówki, nawet czwartej ligi, to z tego co mi się wydaje w tamtych czasach jednak też osoby obserwowały te drużyny. Poza tym wiadomo, jeżeli jakiś zawodnik strzelił hat czy, czy jeszcze więcej bramek, tak jak to miało miejsce w Twoim przypadku w jednym meczu, to to się niosło, tą pocztą pantoflową, no. jak to się mówi. Ile w tamtym czasie, kiedy ty zacząłeś tyle bramek strzelać, i jakie? Zaczęły się pojawiać oferty od jakich klubów, z jakich lig? No bo na pewno wiele klubów było, które takiego super szczelca chciały mieć w swoim zespole. No, było parę klubów, nie ukrywam, ale to też nie było łatwe odejść z klubu, bo... E... Klub miał moją kartę i oni nie chcieli mi puścić, mhm. Tak, szczerze mówiąc, były różne zapytania, ale to nie były jakieś mega, mega kluby. Tutaj lokalne raczej, lokalne gdzieś tam chocznia, coś tam były zapytania jakieś zyskawy, ale to też nie, były, nie było jakichś konkretów. Zresztą też mi nie mówili dużo rzeczy, bo, tak, jak mówię, no nie byłem, nie mogłem sobie odejść ta, od tak. Mhm. W, dopiero Teoretycznie jakiś tam ekwiwalent mógł być zapłacony, ale to było takie kosmiczne pieniądze, że, mhm. że to nie stać było kluby na, na coś takiego. Ja w sumie troszeczkę się postawiłem i, i powiedziałem, jak skończyłem e, chyba 18 lat, e, że chciałbym spróbować gdzieś e, pograć wyżej. Mówię, nie wiem czy mi się uda, ale chciałbym spróbować. Nie? I najbliżej tutaj była Chocznia, bo też e, z transportem nikt mnie nie woził, a nic sam to... W, w swoim własnym zakresie musiałem sobie zorganizować. E, najbliżej była Hocznia. Poszedłem tam na, na treningi na, na, przez, e, przez zimę, jakoś chyba. Mhm. Tak, przez zimę to było. Poszedłem na treningi pierwsze. E, no i jakoś spodobałem się. Coś tam wszczeliłem, jakieś bramki w sparingach, no i chcieli, żebym przyszedł. No, mhm. i ja już miałem wolną. Wolno, znaczy na wypożyczenie poszedłem na pół roku. O, mm -hmm. Na wypożyczenie do Choczni poszedłem na pół roku. I to mówimy o 2007 hmm. roku? Chyba tak, wtedy co awansowała do okręgówki, ale nie jestem pewny, musiałem gdzieś poszukać. Mm -hmm. Okej, okay, a tak już zamykając temat zawadki, no bo, bo tutaj grałeś w tej drużynie bardzo długo um, i w pewnym momencie, tak jak tu powiedziałeś, już postawiłeś na swoim, przyszła, przyszedł czas na zmianę tych barw klubowych. W jaki moment ty wspominasz ze swojej przygody w zawadce najlepiej? Najlepiej? Najlepiej, no to na pewno yy, awanse, no, awanse, fajna była atmosfera, chłopaki. Yy, no super chłopaki, naprawdę. Atmos no ogólnie atmosfera, no ale później już widziałem, że ta B-klasa tutaj w Zawadce to jest max, nie? Co, co nie było opcji. Ja zresztą, my graliśmy w zawa pod Usa Góra Zawadka, mhm. ale graliśmy wszystko w Gorzeniu przy szkole, w, przy Metalówce. tam Nie, gra, nie, było, nie było boiska w Zawadce jeszcze wtedy. Mhm. jeszcze Co ciekawe, Chocznia ja też tam wcześniej jeszcze grała, to ja pamiętam na, na nasze mecze, to tyle ludzi przychodziło, że z no nie dało się czasami autu wyrzucić, bo tyle ludzi było, że praktycznie wchodzili na boisko. Mhm. Tylko sędzia biegał, Prosz od proszę się odsunąć od niej, nie proszę się odsunąć No tak, ale to, to mnóstwo ludzi było. Mnóstwo na, na tym. Dlatego ja tych wszystkich chłopaków i dużo chłopaków też z zawadki, z juniorów, mieszkało pod Skarpą, bo tam mieli bliżutko na mecze. Mhm. To są to czasami są takie chłopaki, co nie mieściły się w Skawie, bo w Skawie też była mocna ekipa. Oni tam grali już w okręgówce. No i te chłopaki przy Przyszły te zawadki. Dlatego mieliśmy super atmosferę. No Najlepiej no to te, ten awans chyba do, do, do B klasy mm -hmm. z zawadką. Okej. Okay. Czyli temat, zamknię... temat zawadki można powiedzieć, że mamy już zamknięty. Jest styczeń 2007. Marek Bopata przechodzi do Olimpii Hocznia grającej wówczas w A klasie. No i tam, tak naprawdę, tutaj już było troszeczkę łatwiej to znaleźć. 13 meczów, 17 bramek. Tak. 13 meczów, 17 bramek, z czego w, chyba w dwóch pierwszych meczach nie strzeliłem bramki i pamiętam, że mm, trenował nas Mariusz Rusinek. Mhm. E, nie strzeliłem bramki chyba w dwóch pierwszych meczach i później on mnie posadził na ławce i mówi tak, o to tak chyba nie będzie, musisz e, e, od napastnika się wymaga, żeby strzelał i mhm. I, 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 I tak no to będzie ciężko. Wszedłem na, e, wszedłem na, na drugą połowę chyba w Żykach, I jedną połowę tylko zagrałem i tam chyba szczeliłem już bramkę i od następnego meczu no to wchodziło wszystko. Po dwie, trzy bramki e, graliśmy też, ja grałem z Marcinem Miarką w ataku, e, no to ja bazowałem na szybkości, on był wysoki, strącał mi piłkę. No to ja już wiedziałem, że mam być blisko za plecami, no i wybiegałem sam na sam, wszystko wchodziło, bo hmm. najwięcej chyba strzeliłem, pamiętam, że pięć bramek strzeliłem wysokiej i wygraliśmy coś 10 chyba, 1, to strzeliłem 5 bramek w jednym meczu, hmm. to było najwięcej w A klasie chyba. Czyli generalnie można powiedzieć, że przeskok z poziomu B do A klasy w tamtym sezonie, w tamtych czasach, czyli to jest 2007 rok, Mimo tego, co się mówi, że tamta B-klasa, tamta A klasa były silniejsze niż te dzisiejsze, Boże. dla 22-letniego Marka Opaty to była buła z masłem. No nie było problemu, ale to też dzięki drużynie. No, piłka jest grą drużynową. Bramki się, bramki się nie zmieniają, bramki są takie same, bojsko jest takie samo. E, wiadomo, jeżeli drużyna gra dobrze, no to, to ja mogłem tylko pomóc. Jak napastnik, jak ma to coś taką czutkę. Wie, gdzie powiedz, wie, gdzie się piłka może odbić, umie przewidywać, no to ma prościej. Mhm. I te dobre statystyki w Choczni jak bardzo Ci pomogły w tym, że zaledwie po jednej rundzie spędzonej w, tam klub, w tym klubie, od razu pojawiło się też zainteresowanie z silnej, wzmacniającej się wówczas badowickiej Skawy no, to na hocznie to już też chodziło o więcej osób i też się e, ludzie, którzy się interesują piłką, no to wiedzieli, e, wiedzieli w, o, w, o co hocznia gra. My, myśmy awansowali wtedy e, do ligi okręgowej. Pierwszy raz wtedy pasowała do ligi okręgowej. E, no zresztą było też prościej, bo już wszystkie mecze były opisywane gdzieś tam w gazetach no to nie było internetu wiadomo takiego, żeby ktoś pisał jakieś, co tam się dzieje kto strzela bramki i tam to już były to już była A-klasa i tam już były pamiętam i składy i strzelcy bramek i mniej więcej opis meczu jak, jak przebiegał no to prościej można było to znaleźć wszystko wtedy było zainteresowanie Skawy rzeczywiście trener Janusz Suwada nawet dzwonił do mnie i, i namawiamy, żeby żebym przeszedł tam do, do Skawy Dużo było perturbacji przy tych rozmowach między klubami, bo, bo tutaj tak jak wspomniałeś, ty do Choczni poszedłeś na wypożyczenie, tak. czyli skawa musiała rozmawiać o twojej karcie zawadką, zawadką. Tak, z zawadką. Zawadką, tak. Zawadka wtedy, e, no wtedy miała na sprzęt, bo mhm. jakieś tam pieniążki z tego tytułu były. E, myślę, że nie małe jak na, na ówczesne czasy, ale. Ale udało się po prostu dopiąć transfer i, 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 i przejść do, do skawy Wadowice. Wtedy była bardzo mocna ta skawa, naprawdę. Prezesem był Maciek Koźbiał i, i pan Polak, nie, pan, tak, pan Polak, byli prezesami. No, naprawdę mieliśmy mega paket. I tam się spotkałem e, z, właśnie z Bartkiem Praciakiem, bo zawsze ryz, rywal, rywalizowaliśmy ze, ze sobą e, w tych młodszych kategoriach, w juniorach i później tam spotkaliśmy się razem, graliśmy razem w drużynie. Mhm. I tak jak tu już wspomniałeś, Skawa w tamtym okresie była bardzo mocnym klubem. No na tyle, że w pierwszym sezonie Marka Łopaty w Wadowickiej Skawie, wy od razu wywalczyliście awans do czwartej ligi, w silnej czwartej ligi. No tak, wszystko, no naprawdę, myliśmy, bardzo mocna, to była drużyna i super się, super się grało. Wszystko było dobrze w Skawie do momentu zmiany trenera, bo ja tam później z następnym trenerem troszeczkę miałem nie po drodze i, no i postanowiłem, że zakończę przygodę w Skawie, chociaż super była to drużyna. Fajna atmosfera też była. Mm -hmm. No ale jednak trzeba tutaj nadmienić i ja tutaj właśnie zapytam. W którym momencie doszło do tej zmiany trenera, o której Ty mówisz w Skawie? No bo jest ten sezon Twój debiutancki 07-08, robicie awans. 08-09 jesteście jako Benjaminek czwartej ligi i się utrzymujecie. No a po... I właśnie w którym momencie była ta zmiana trenera i też z mm. jakich powodów? Zmiana trenera była, nie wiem co to trzeba pytać prezesów, ale no jak zmienili trenera, przyszedł następny, to nie pamiętam, później poszedł do Brodów, ale nie, nie, nie przypomnę sobie już tak dokładnie. Wiem, że tam coś, tam nie mogli się dogadać prezes, bo nie było, gra, wyniki nie były złe, mhm. ale tam coś poszło, nie wiem, nie wiem o co szczerze mówiąc. Rozeszli się, przy następny trener, ja tam z nim nie miałem za bardzo dobrego kontaktu. Zresztą ja już wtedy też i pracowałem, studiowałem. Eee, troszeczkę mi się życie pozmieniało. Mm -hmm. eee, no i dlatego stwierdziłem, że to nie ma sensu, ja zawsze chciałem grać, zawsze chciałem grać tam, gdzie chcą, żebym, żebym grał. nie nie, nie chciałem na siłę siedzieć, a, a nie zadawało mnie siedzenie na ławce i wchodzenie na końcówki meczów, bo e, dla mnie to było coś nowego i nie lubiłem tak w ten sposób. Okej, okay, czyli głównym powodem, dla którego ty odszedłeś ze skawy w tamtym okresie, no to było to, że. Poczułeś się odstawiony na boczny tor przez trenera, mm. no i też nie było między Wami tej dobrej komunikacji. No dokładnie, nie dogadywałem się z trenerem po prostu. Mm -hmm. To A rzadko mi się to zdarza, bo ja ze mną raczej się każdy potrafi dogadać. Mm -hmm. Kolejne losu były Twoje takie, że odejście ze skawy czwartoligowej zaprowadziło Cię wówczas do walczącej o utrzymanie w A klasie Olimpii Hocznia. Drugie podejście, po raz drugi. Tylko jedna runda, bardzo krótki epizod. No ale znowu te statystyki. Tutaj kolejny raz skorzystam z mojej pomocy. 12 meczów, 15 bramek. Tak, chociaż w tym okresie oni spadli chyba z okręgówki i później mieli problem utrzymać się w klasie. Dzwonili do mnie. Wiadomo, że tam miałem jakieś propozycje z tych tutaj okręgowych klubów, ale jakoś tak no chciałem im pomóc też. Powiedziałem, że na pół roku mogę przyjść. Bo w skawie się tam nie, do, nie dogadałem z, z trenerem i, i, i mogę im pomóc w utrzymaniu. Ale to było tylko pół roku. Chocznia chyba po. Znaczy, rundę wiosenną mieliśmy dobrą, ale z jesiennej tam nie wiem, czy parę punktów tylko mieli. Nie wiem, czy to, to chyba się skończyło spadkiem. hoczni do B-klasy, tak mi się wydaje. Mhm. I później już po tym pół roku. E, długo zabiegał o mnie trener Gembala, Robert, do, że, żebym przyszedł do Brodów. E, to już se, dwa sezony. E, dlatego zdecydowałem się spróbować e, w e, O. Wakacjach 2010 roku, czy w tamtym czasie też brałeś pod uwagę na przykład inne propozycje, czy no jednak Cedron w tamtym okresie to była marka, to był klub, który no chyba przeżywał też swój najlepszy okres w całej swojej historii. Brałeś pod uwagę inne kluby? Czy wiedziałeś, że skoro Cedron już taki tak długi czas o ciebie zabiegał, to to jest odpowiedni wybór dla ciebie? Tak, po prostu długo, długo się starali o to, żebym tam przyszedł, więc tak jak powiedziałem wcześniej, ja grałem zawsze tam, gdzie chcieli, żebym grał. Jak widziałem, że chcą, żebym grał, ok, było prościej przejść, nie było żadnego problemu, dogadaliśmy się od razu. No i tak, tak wszystko skończyło, że w Brodach spędziłem parę lat. Mm -hmm. No właśnie w Brodach grałeś od... Lata 2010 yy, i tutaj wszystkie rekordy mówią, że grałeś tam aż do rundy jesiennej sezonu 2012 13 Tak było? O, mhm. Bo później miałem kontuzję. Tak, do tego dojdziemy. Natomiast ja bym chciał Cię zapytać, właśnie jak Ty byś podsumował ten okres w brodach? No bo tak jak tu już przed chwilą powiedziałem, brody w tamtym okresie, no to był ich niekwestionowanie najlepszy, Czas. Była wtedy okręgówka, byli tak. wtedy tam dobrzy zawodnicy, dobrzy trenerzy, i w tym wszystkim był też Marek Łopata. Jak ty wspominasz swój okres w tym klubie? Tam też mieliśmy fajną ekipę, dobrze nam się grało. Mieliśmy, był i Wolski, który strzelał dużo bramek, i, i mieliśmy fajnego bramkarza, i naprawdę super to grało. Jeszcze był Paweł Wilk do tego. Który już, był, już kończył powiedzmy przygodę z piłką powoli, ale, ale jeszcze w tamtym okresie super robił przewagę. Dlatego mieliśmy fajną ekipę, tam super się tam grało. Ja bardzo dobrze wspominam i pozdrawiam wszystkich chłopaków stamtąd, bo naprawdę mieliśmy dobrą ekipę. Mhm. A przy tym wszystkim nadal skuteczność pomimo przejścia, znaczy wtedy może nie na wyższy poziom, ale jednak z A klasy Choczni do, do Okręgówki no to, to był przeskok w górę. Ta skuteczność dalej była. O, napastnik musi strzelić to tam od 15 do 20 bramek, jak nie szczeli, tyle, to to za napastnik, tak. Niektórzy się uważają za napastników, strzelą 5 bramek i wow. Mhm. No nie, tam to naprawdę bramki... Ja nie pamiętam ile już tam szczeliłem, ale Gabryś jeszcze miał więcej ode mnie. Także fajny, fajny duet stworzyliśmy. Mhm. Okej, okay. i przejdźmy może teraz do tego momentu: no być może niezbyt miłego do, wspomin do wspominek, ale jednak wartego odnotowania w Twojej karierze, czy jak karierze. czasami niektórzy <laughs> wolą, właśnie w tej przygodzie <laughs> piłkarskiej. Jest jesień w sezonu 2012 13 no i co się wtedy wydarzyło w Twojej przygodzie? No, pojechałem na trening e, i złamałem nogę. Tak wpadłem w taką dziurę, taką muldę i pękła mi kość strzałkowa. Nawet nie wiedziałem, no bo w sumie zaszedłem sam do szatni, pod prysznic. Tak, no, na piszczelu samym. E, strzałkę miałem pękniętą. E, wziąłem prysznic, zawiesili mnie tam na SOR i na sorze poszedłem do, do lekarza, mówi, Proszę przejść sobie na prześwietlenie. Mhm. No, i jak przyjdę z powrotem do niego, to mówi: O, proszę już nie stawać na tej nodze, bo jest złamana. Także to było jedno. Drugie, od razu mi powiedział, że to jest złamanie z przemieszczeniem, i trzeba zrobić operację. Mhm. Ześrubować tą kość. Nie byłem zadowolony z tego. No, ale cóż, no, takie, takie życie. Mhm no i miałem później pierwszy dowiedziałem się, że już nie będę grał w piłkę, pierwszy co się spytałem czy będę jeszcze mógł grać w piłkę mm -hmm. bo, bo to kocham nie? a lekarz powiedział, że no, no nie wiem, czy to się tak uda miałem złamaną kość i skręconą całkowicie kost, kostkę no, tam podwignięcie dość duże także musiałem mieć operację i ześrubowaną miałem strzałkę dwoma, dwoma śrubami i przez całą kostkę miałem wierconą e, też śrubę żeby, żeby mi to się zrosło. Hmm. No ale okej, okay, może nieodpowiednie. No zobaczymy. Czy ty bo mówisz, że złamałeś tą nogę w trakcie treningu? Tak? Tak. No. To był jakiś początek treningu, czy, czy już na sam koniec? E, no, tak w środku. Nie, to okay. nie było. To tak w środku. Nie było, że tam nie rozgrzany czy coś. Hmm. Po prostu wpadłem w taka była dziura i, i wleciała mi tam noga i przekręciłem. Czyli taka troszeczkę rzeczywistość niższych lig. Marek Łopata próbował rozbiegać złamaną nogę. A może nie próbował rozumiem to nie, nie tak, że próbowałem rozbiegać, bo to się nie dało, od razu mi to napuchło, ale mhm. było na, na tyle dałem rady, że zszedłem normalnie do szatni, wziąłem prysznic i pojechałem jeszcze z sorze poszedłem z tym na prześwietlenie. Znaczy, no bo może taki, taki nieodpowiedni żart sytuacyjny, ale no ja się zastanawiam, jak to można nie odczuwać złamania nogi. Przecież to to jest e, chyba miłosierny ból. No, no, bolało bardzo, ale już w ogóle tak strzeliło, że było słychać w chłupach i sprzyszały to dookoła e, w, trenowa, w, około mnie, trenowali. To słyszeli, jak, e, jak mi strzeliło coś, nie? No, ale nie wiedziałem, no. Jak dałem rady stanąć na nodze, no to myślałem, że nie jest, nie jest złamana. Myślałem, że skręciłem kostkę, to, było, to jest normalna rzecz, nie? Tam mhm. się skręca kostkę, torebkę się tam naderwie, czy. To są normalne rzeczy. Tym bardziej, że dałem rady chodzić. Mia... chodzić. No dałem rady stanąć na noce. Mhm. No ale okazało się, że ta cię był w. w... Tutaj masz dwie kości, piszczelową, strzałkową. Z, tak. Na piszczelowej w, opierałem się, spoko była. Strzałka była cała no złamana, była z przemieszczeniem i no, wiadomo, że bolało, ale dałem radę iść. Mhm. No. Okej, okay, to teraz może poważniej, zdecydowanie poważniej. Tak jak powiedziałeś tu już przed chwilą, e, zadałeś to pytanie, usłyszałeś diagnozę. Diagnozę no, no straszną dla osoby, która, która kocha mhm. futbol, która kocha grać piłkę nożną, no to, to straszną. No ale no właśnie... W którym momencie się okazało, że no jednak lekarze, co niestety w naszym kraju często się zdarza, no popełnili błąd? No bo jak widać dzisiaj, 14, przepraszam, 12 lat później, no ty dalej w piłkę jednak grasz. No grałem, gdybym nie chciał, to pewnie, gdybym nie miał takiego samozaparcia, pewnie bym nie grał, ale ja wróciłem za wcześnie do piłki, mhm. bo ja praktycznie złamałem nogę w tydzień przed czasami mieliśmy jechać na no wczasy, bo żona się pakowała. Mhm. Ja pojechałem jeszcze na takie rozstranowanie mhm. w lipcu i złamałem nogę, a później już na chyba ostatni mecz rundy jesiennej, tak mi się wydaje, że ostatni mecz rundy jesiennej już wszedłem na, na chwilkę, na końcówkę. Mhm. Z tymi śrubami. Grałem przez, przez parę lat, chodziłem z tymi śrubami. No i grałem z tym w piłkę. Mhm. Tylko za wcześnie wróciłem. No, bo jak się później okazało, Eee, żeby było śmieszniej na wiosnę, prima aprili z pierwszego kwietnia eee, niecały rok po odzomania, eee, skręciłem kolano w lewej nodze i eee, to też było w zabawnej, w zabawnej sytuacji na meczu, nie pamiętam, już gdzieś pod Oświęcimiem to było też okręgówka w brodach. Eee, przyszła taka śnieżyca przed, przed meczem, no, typowy polski kwiecień, taka, taka śnieżyca straszna nawet nie wiedzieliśmy, czy zeszliśmy wcześniej do szatni, bo nie wiedzieliśmy, czy będzie się dało grać. Taka, e, w ciągu 10, 10 minut przed, przed, przed rozpoczęciem wszystko roztopiło się, bo, to, bo w sumie było ciepło, tylko przyszła nagle taka śnieżyca. Mhm. Wszystko roztopiło się, no i było strasznie grząsko. I graliśmy, nie wiem, która to była pierwsza połowa jeszcze, jeszcze chyba. Pamiętam, że minąłem bramkarza, tak zrobiłem zwód na ba balans na prawą nogę, na lewą. Bramkarz się położył i miałem do pustej y, bramki szczelić już y, piłkę. I stanąłem na lewej nodze i, tuż, i chrupnęło. Czułem tylko, jak chrupnęło, nawet nie, zdą, nie zdążyłem dobić tej piłki. Mhm. No i tam któryś, y, zawo y, któryś z zawodników tam y, z przedniej drużyny coś tam, że, że symuluje, że, że ten że karnego chce. Nie? A, mhm. a bramkarz mówi: Nie, 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 bo coś mu szczeliło, ja słyszałem. Nie? I, i, no i tam okazało się, że naderwałem zadło krzyżowe przednie. Trzymał mi się tylko na jednej trzeciej i miałem pękniętą łokotkę, e, przyśrodkową chyba, tak, przyśrodkową mhm. w lewej nodze. Czyli ten ostatni sezon, bo, bo sezon 2.12, 2, 13 był Twoim ostatnim w Cedronie, tak. no można określić po prostu słowem zdrowotna katastrofa. No katastrofa, pech, no, no cóż, takie jest życie, nie, nie będziemy płakać no, teraz. Tak się potoczyło, tak miało się stać. No gdybym zawsze mówiła, bo piłka kontuzjogena no dobra, piłka kontuzjogena ale mi się przydarzyły takie kontuzje że w sumie bez udziału osób trzecich nie? bo tu wpadłem w dziurę i złamałem nogę tam znowu pośliznąłem się, źle, niefortunnie stanąłem ujechała noga, skręciłem kolano to nikt nie miał przy tym udziału nie było to w jakimś kontakcie z kimś i nie winię nikogo. Sam, no Po prostu tak miało być. Tak mhm. było. Tak samo mógłbym równie dobrze wychodzić z samochodu i skręcić nogę i spać z krawężnika albo coś. nie? Dlatego no to... trudno, tak miało być. Okej. Okay. A w takim układzie powiedz mi, jak do tego doszło, że mimo spędzenia prawie trzech prawie lat w klubie z brud, grania na poziomie ligi okręgowej, Marek Łopata. Trafił do C klasy wikliniarzu woźniki. Zdarzyło się to tak, że nie myślałem już, że będę grać, grał w piłkę, tak szczerze mówiąc. Mhm. Przynajmniej nie. Nie chciałem na początku ryzykować z dużą ilością treningów i, i, i nadwyrężaniem tych, tych stawów moich. I stwierdziłem, że odpuszczam. Na razie odpuszczam. Ale miałem takiego znajomego w Pracy, bo ja pracowałem w panażwie Pona, pracowałem przez 13 lat. Yy, miałem takiego znajomego i mi tak nudził, a przyszedłbyś trenować do Woźnik, bo tam bo chcą zrobić awans, a, a przyszedłbyś trenować. Tak to jest dość długo trwało. Ja mówię, że nie, nie na razie nie mam kartę w brodach. Jeszcze nie wiem, co, jeszcze nie wiem, co będę robił. A i... ty wtedy w ogóle byłeś trenerem? Tak? Nie, 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 nie. Tre... Znaczy, papiery miałem zrobione, bo ja sobie zrobiłem. Yy... PZPNB, taki kurs mhm. eh, zrobiłem sobie wcześniej już, bo mhm. tak spodobało mi się to trenowanie myślałem, że kiedyś może będę nie? ale to nie, nie przypuszczałem, że tak wcześnie mhm. e, no i mówi tak, a przyszedłbyś spróbował, zobaczyłbyś co, co i jak nie? mówię, no dobra no to może może bym, może bym spróbował no i, i tak rzeczywiście pojechałem do prezesa e, Antoniego Adamczyka tam porozmawialiśmy chwilę i stwierdziłem, że mogę spróbować na, na pół roku i zobaczymy, jak będzie, nie? Mm -hmm. No i tak po pół roku już zostałem na 5 lat prawie, chyba. No, udało się zrobić też awans. No i domyślam się, że te pierwsze pół roku no to już jest bardzo łatwe do sprawdzenia, ale, ale też dopytam: te pierwsze pół roku musiało być obiecujące, skoro tam zostałeś. Tak, no widziałem potencjał w, w drużynie. Widziałem, że w drużynie. Widziałem, że są chłopaki, który, którym chce się. I, i zaczą, zaczęli przychodzić, więc więcej osób zaczęło przychodzić nagle na, na treningi i ten. Stwierdziłem, że czemu nie, można spróbować. Jeszcze namawiali, się, jak już trenuję, to czy bym nie zagrał mm. też jako grający trener. Początkowo, znaczy pierwsze to miałem obawy w ogóle o przetrenowanie, bo to starsze chłopaki ode mnie były, niektóre, no to to było tak, nie wiedziałem jak, jak to przyjmą, że taki młody chłopak przyjdzie i będzie trenował nas tu, jak gramy i, i ten, no ale spoko. Pierwsze trenowanie, zacząłem trenować, było ok, no to namawiali mi do grania. No to mówiłem, to dobra, no to jak już, jak już tak, no to mogę spróbować gdzieś tam Wspomóc, jak będzie potrzeba. No I tak zacząłem kopać, zacząłem kopać. W, w pierwszej w obawie, jeszcze, bo nie wiedziałem, co, co z tymi moimi nogami. No ale jakoś dałem radę. Później już, później już normalnie grałem mhm. jako grający trener. No i ten pierwszy sezon, to jest sezon 2013 14 w woźnikach w C-klasie. Wy chyba tak naprawdę do końca tego sezonu biliście się już w pierwszym sezonie Twoim jako, se tak. jako szkoleniowca, biliście się o awans do B klasy. Tak, biliśmy się o awans do B klasy i nawet yy, myślę, że awansowalibyśmy, bo brakło... Nie wiem czy w tym sezonie, a yy, przypomnisz mi czy awansowaliśmy później następnym czy jeszcze jeden tak, tutaj już skoro pytasz, no to muszę zaspoilerować naszym widzom, słuchaczom. Zrobiliście awans w sezonie 14-15, czyli do, w drugim twoim sezonie? W drugim pracy. moim sezonie, ale w pierwszym naszym sezonie yy, było tak, że przegraliśmy, chyba różnicą bramek nie weszliśmy. Tak mi się wydaje. No, zajęliście do... wtedy trzecie miejsce, trzecie miejsce i mieliście ale... tyle samo punktów tak, co bodajże z Soką Frydrywice. Soku i przegraliśmy różnicą bramek w sensie y, w meczy bezpośrednich mhm, chyba. Tak. Bo u nas y, przegrać jedną chyba bramką, tak mi się wydaje. Że jedną mhm. bramką byliśmy, y, przegraliśmy awans z No, tak. Bardzo to wtedy bolało ciebie, jako, jako trenera tego zespołu, że cały sezon. No, może trochę takie. He, być może słowo, których niektóre może kogoś obrazić, ale nie mam tego tutaj broń Boże w intencjach. Tłukliście się w tej C-klasie, no tak, walczyliście no tak o awans, i jedna bramka przesądziła, że tego awansu. No na nie pewno miał. to jest takie. niespotykane można powiedzieć też. Bo jedną bramkę przez tyle meczy i tyle tyle gry, tyle, gry, tyle punktów trzeba było zdobyć, i jedną bramką nie, nie awansować to naprawdę jest. E, to naprawdę boli. Tym bardziej, że no myśmy u siebie chyba wygrali, tam przegraliśmy, albo na odwrót, nie pamiętam już, jak to było. I w bezpośrednich spotkaniach, jedna bramka, to jest nic, nie? No ale widziałem, że nie, nie było takiego zniechęcenia drużyny. Wszyscy byli wszyscy byli w kurzeni, wiadomo, ale zapowiadało się, że w następnym sezonie to już to musimy to, to dopiąć. Nie? A tym bardziej, że woźniki już chyba trzy sezony wcześniej biły się o awans i tam przegrywali w takich, w ostatnich meczach albo, albo coś. I, I też się nim nie udawało. Nie? Dlatego przyszedłem tam po awans. Myślę sobie, kurczę, no, zrobiliśmy fajną drużynę, fajną pracę wykonaliśmy, a to się nie udaje. Nie wiedziałem, czy coś zmienić, czy nie, ale fajnie szło. No i w następnym sezonie udało się, ale to w następnym sezonie już tak postawiliśmy... E, takie warunki, że no, nie wiem, czy ktoś jeszcze to powtórzył w ogóle kiedyś. E, w ogóle kiedykolwiek z różnic klasowych się tak komuś udało awansować mhm. z taką przewagą. Znaczy, tutaj e, posłużę się tą pomocą po raz kolejny już dzisiaj. E, sezon 14-15: wiklinarz woźniki. Wy wygraliście ligę, zdobyliście mistrzostwo tej ligi? Przewaga punktowa może nie była tak duża, bo, bo na drugą nad Wisianką rzeźnica mieliście 5 punktów przewagi? Ale 124 gole w 22 meczach to jest średnia 5,63 na no, mecz. Tak. Ale ja tutaj muszę jeszcze zapytać, czy ty pamiętasz, przy ilu z tych 124 bramek grający trener Marek Małopata miał udział? Bramki, asysty. O, asysty, asysty nie mam pojęcia. Wiem, że bramek miałem bodajże 48 albo 49, bo brakło mi do 51 albo dwóch bramek. To mhm. na pewno. Ale też było tak, że nie grałem od deski do deski, bo jak już taki wysoki wynik był, no to też dawałem wszystkim pograć. nie mhm. Ale to naprawdę mieliśmy bardzo mocną ekipę. No. Mhm. I praktycznie co, co mecz to nie jedna, a dwie Nie, 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 nie pytali się, czy ile szczele, tylko... Znaczy, czy szczele, tylko ile, nie? Tak, mm -hmm. Takie były... Co, co Było to w pewnym momencie już nużące, takie, takie wychodzenie, że tak powiem, naparzanie tych bramek po trzy, po cztery. Nie nudziło Cię to? Nie, nie, takie rzeczy się nie nudzą. To jest coś super, jak drużyna... Wkładasz pracę w to i widzisz, że dodaje efekty, i później to jest sama przyjemność, tylko to jest pijanie śmietanki. Sam mecz to jest nagrodą, treningi. E, treningi ma być ciężki, a mecz to już ma być taki naprawdę e, coś, coś fajnego sobie zagrać i wyjść, zagrać mecz. Mm -hmm. to, to powinna być sama przyjemność. Mm -hmm. No i wy, w takim stylu, tak jak to ujęliśmy, kosmicznym praktycznie, zrobiliście ten awans do B-Klasy. Pierwszy raz chyba w historii week no i ja bym chciał Cię tu zapytać, jak się podtyczyły te kolejne trzy sezony w B-klasie? Jakie były Wasze plany? No i czy te plany też Twoje jako trenera, grającego trenera, udało się zrealizować w tych kolejnych trzech lat? Plany były takie. Na początku powiedziałem, że chciałbym, żebyśmy zaczęli pracować z młodzieżą. Mhm. Założyliśmy tam żaczków chyba, żaczków, orlików. No, ogólnie grupy młodzieżowe Zacząłem Młodziki prostu... też były na pewno. Bo... I chyba młodziki też, no właśnie. Chyba graliśmy pierwszy mecz przeciwko sobie. Możliwe, możliwe. Wiem, że zaczęliśmy przyciągać. Chciałem, żeby to bardziej przyciągnąć tych ludzi, żeby coś tam fajnego działo, nie, nie tylko, bo wiadomo było, były chłopaki, zwoźnik, ale ile będą grać lat, no 5 mhm. pięć, pięć lat może taki zawodnik grać, sześć, później coś tam się zawsze dzieje, rodzina i, czy wyjazdy, praca i nie zawsze, a nie było, nie było młodego na rybku i dlatego mówię, że musimy zacząć pracować z młodzieżą to był pierwszy cel, drugi cel seniorski było pierwsze, utrzymać się, zająć jak najlepszą lokatę, okay. nie było mowy o awansie do a klasy na początku, no bo to pierwszy sezon po, po wejściu nie było jakiś. E, idziemy na mistrza i, i ten na spokojnie mieliśmy e, zapewnić sobie utrzymanie i zająć jak, jak najlepszą lokatę. Nie wywieraliśmy jakiejś presji. E, no i praca z młodzieżą, ale mm -hmm. też nie było źle w pierwszym sezonie. Także, także pozytywnie ogólnie e, oceniam oceniam to wszystko. Tak samo zapleczowo, i, i, i właśnie się rozbudowali szatnie, zbudowali tam prysznicę, no fajnie tam się zaczęło robić. Ty też w trakcie tej pracy w Twoich woźnikach, mowa tutaj o pierwszym właśnie sezonie już w B-klasie, w styczniu 2016 roku przejąłeś jako trener kolejną drużynę seniorską do niedawna ligowego rywala wikliniarza, drużynę z tej samej gminy, gminy Tomice, czyli Orła Radocza. Jak do tego doszło? Jak do tego doszło? W sumie trochę przypadkowo, bo tam prezesem był Pytowski Tomek i dzwonił kiedyś do mnie. Dzwonił i pytał się, czy, czy moglibyśmy się spotkać. Mówię, okej, okay, nie ma problemu. No i on, on mi zaproponował, czy nie, nie mógłbym jako trener, wspomóc ich, bo tam nie mogli się... Nie pamiętam już, kto tam był przede mną, to nie chcę, nie chcę mówić. Marian Pomuła No możliwe, że Marian Pomuła. On też y, dużo tam w podokręgu działał i, mm -hmm. i, i wiem, że chyba <coughs> czasowo też, też nie dawał rady za bardzo. Bardziej y, chodziło o to, czybym bym dał radę poprowadzić treningi i, i, i być na meczach jako, jako trener. Nie, ja mówię, że nie wiem, w jakiej zasadzie miałoby to wyglądać, bo ja muszę być... I tutaj, woźnik, mówię, woźniki są na pierwszym miejscu, bo tam jest priorytet, mówię, jak was zadowala, takie, żeby wam pomóc, ok, yy, nie ma problemu, mogę spróbować, ale nie obiecuję, nie obiecuję nic, yy, że nie wiadomo, co z tego będzie, no nie? Mhm. A oni w sumie walczyli tak o przetrwanie, bo on tam się troszeczkę posypała ta drużyna i, i chcieli odbudować, tak? no ja czemu nie? Zawsze miałem, e, zawsze miałem cztery treningi w tygodniu, czy jak e, trenowałem w skawie, czy jak do wrotu jeździłem, to miałem trzy treningi w tygodniu, później dwie, dwa. I zawsze to piłka, zawsze codziennie, codziennie coś z piłką robiłem, także czy tutaj zrobię, czy tu, to nie było żadnego problemu dla mnie. Mm, wiadomo, że wszyscy mówili, a, bo nie, bo to się tak nie, nie dasz rady i jak to będzie wyglądało, tu radocza, tu woźniki. Ja mówię, no ale Trzeba spróbować, no jak jest opcja, to trzeba spróbować. No i, yy, i naprawdę, nie wiem, chyba ten sezon, w który przyszedłem, to Radocza miała chyba i dwa punkty max i tam parę tylko bramek szczelonych ale później yy, zaczęły też chłopaki przychodzić i, i zaczęliśmy się podnosić troszeczkę do góry. Okej, okay, a powiedz mi, czy w tamtym czasie już na przykład... Po tym pierwszym pół roku, czyli to jest ta wiosna 2016, 2016 roku, czy prowadzenie dwóch zespołów seniorskich, okej, okay, w innych klasach rozgrywkowych, ale jednak dwa zespoły seniorskie, czyli mecze głównie w weekendy, go, godziny treningów pewnie podobne, no bo, bo każdy z tych zawodników, przynajmniej większość, pracowała. No, czy to było duże wyzwanie dla Ciebie, czy jednak tak jak powiedziałeś że chciałeś spróbować i ty mogłeś to pogodzić i czy to finalnie pogodziłeś prowadzenie dwóch zespołów naraz? No myślę że nie było takiego dużego problemu bo mm, po pierwsze e, żona i tak e, żona siedziała w domu e, urodziło nam się dziecko znaczy urodziło nam się dziecko no wcześniej miałem już małe dziecko ale żona siedziała w domu po prostu wychowywała mhm. e, miałem sporo czasu ja też e, chciałem sobie e, wiadomo że coś wiąże z dorabieniem. Pieniążków jakichś tam. Nie było problemu. Mecze były tak ustawione, że jak zwoźniki grały w sobotę, to Radocza grała w niedzielę albo na odwrót. No, tylko kwestia, że mnie było mało w domu. Znaczy no, mm -hmm. to tak przez weekendy, no bo to jednak na mecz jedziesz, no to nie macie 4 godziny. No to tak. No to tak jest, no. A w, a w tygodniu, no to miałem tak, że miałem po jednym treningu, na przykład poniedziałki, środy miała tam radocza, wtorki, czwartki woźniki, czy jakoś tak, to nie było żadnego problemu, jak dla mnie. No i przy tym wszystkim, to są jeszcze chyba lata, gdzie Ty byłeś dalej aktywnym sędzią, czy już nie? Yy, już coraz mniej, bo zacząłem wcześniej sędziować, jak, yy, zacząłem sędziować, jak urodził mi się pierwszy syn, chyba. Yy, coś takiego, Miałem jaki wtedy, to jest rok mniej więcej? No, 2012 mi się urodził syn, no to, mógł, to mogło być 2012 albo 2011, bo mm. żona była wtedy w domu, ja miałem e, więcej czasu, no, nie było problemu tam z, z ogarnięciem domu, no to spróbowałem e, no też e, posędziować. E, sędziowałem dość długo, ale później jak e, zacząłem już... E, Trenować dwie drużyny, no to już miałem coraz mniej tego czasu na sędziowanie, no bo wiadomo, że nie, nie można tego pogodzić. E, tym bardziej, że e, trenowałem B klasy, no to tej B klasy nie mogłem sędziować. Mhm. Tak samo C klasę, tą Wadowicką, też nie mogłem jej sędziować. E, to automatycznie meczy też było mniej. Nie? Mhm. To gdzieś jak na jakichś jechałem albo coś takiego. No. Ale spoko, pogodziłem to nawet dobrze. E, w jednym sezonie, tam chyba w drugim po awansie woźnik. Albo w pierwszą, albo w drugim. Nawet byliśmy chyba najlepszą lokatę wtedy w B-klasie uzyskaliśmy, bo czwarte miejsce mieliśmy. Tam niedużo brakło, żebyśmy awansowali do A-klasy z woźnikami i awansowali w tym samym roku z Radoczą do, z C do B. Mhm. Może, mogło się tak udać, ale to nie było jakiejś presji, bo tutaj było po awansie, a tam było dopiero budowa drużyny. Więc yy, nie było jakiejś presji, ale była szansa i tu i tu. Nie? Jak na początku wszyscy mówili, że sobie nie dam rady z dwoma drużynami, no to e, finalnie okazało się, że do samego końca praktycznie byliśmy się o awans, i tu i tu. Mhm. OK, czyli generalnie Ty to łączyłeś w bardzo dobry sposób, odpowiadało to Tobie, odpowiadało to zawodnikom, no bo zawsze tam gdzie jest wynik to zazwyczaj jest też dobra atmosfera. Zapewne odpowiadało to też działaczom, no bo gdyby tak nie było to pewnie by się na to nie godzili. No ale w takim układzie to powiedz mi, co się wydarzyło w tym trzecim sezonie w Woźnikach w B-klasie? Że pomimo dwóch dobrych lat, jako najpierw jako Beniaminek, potem, tak jak tutaj stwierdziłeś, mieliście miejsce czwarte w drugim sezonie w B-klasie z woźnikami i w tym samym czasie z Radoczą też te wyniki były coraz lepsze, co spowodowało, że Ty tego trzeciego sezonu w woźnikach nie dokończyłeś? Nie dokończyłem z prostej przyczyny. To znaczy, tak. Ja zawsze lubię grać o coś. W, w, po tym drugim sezonie w B-Klasie było tak, że chciałem, chciałem wzmocnień. Chciałem, bo chciałem powalczyć o awans do. Nie ukrywam, że chcieliśmy powalczyć o awans do A klasy. W międzyczasie w wakacje. Rozstaliśmy się z trzema zawodnikami, chociaż ja chciałem bardzo, żeby oni zostali. Oni też, ale powiedziano, że oni mają nie grać. Mhm. Okej, okay, rozumiałem, nie moja decyzja to była. Czyli decyzja I wtedy, zarządu. E, I wtedy już, e, wtedy już myślałem, żeby odejść. Mhm. Ale, ale jeszcze zdecydowałem się, że może coś z tego będzie. Zostałem, jeszcze zostałem i to było pół roku za długo, bo mogłem, mogłem odejść wtedy. To był błąd na pewno. Mogłem odejść wtedy sobie i byłoby wszystko ok, fajnie byśmy się rozeszli e, z dobrym wynikiem, a później to taki trochę niesmak został, bo o pół roku za długo byłem. No. no czyli tutaj jest też trochę prawdą te informacje, do których mi się udało dotrzeć, też z rozmów. Anonimowo, no, obiecałem tutaj anonimowość tym zawodnikom, twoim zawodnikom okay. z tamtego okresu. No, że jednak to rozstanie no, pozostawiało sobie wiele do życzenia pod względem atmosfery. Tak, tak, bo ja widziałem, że e, z tym składem, co mamy, jeżeli by było e, dwóch, o, dwie osoby, chciałem, żeby mi doszły, e, to byłby realny, realna, realna szansa na awans do A-klasy. Mhm. E, Zamiast tych dwóch osób, jeszcze straciłem trzy, i później troszeczkę atmosfera, wiadomo, atmosfera siadła. No, nie było to takie. No, nie, nie sprawiało mi już to Ja już do więcej widziałem, że, to, że doszedłem do ściany i koniec, nic nie dało się z tym zrobić, dlatego odszedłem, bo tak mówiłem. No, chciałem, żeby. Dałem im czas, mówię: Zróbcie sobie, tutaj, poszukajcie trenera, ale ja nie widzę na ten moment współpracy. No, i odszedłem. Pamiętam, że to było po meczu z Babicą. Już nie pamiętam, albo z remisowanym, albo przegranym, ale to, był, to było po meczu z Babicą. Na pewno. Y -y. I to jest runda jesienna czy wiosenna? Co ja z Nie 18. pamiętam. Nie pamiętam, czy to było na jesień, końcówka jesieni, albo początek wiosny zaraz. Chyba początek wiosny. To chyba początek wiosny, y -y. bo jeszcze okres przygotowawczy, coś tam próbowaliśmy przetrenować, ale to już widziałem, że to już nie było to samo. Um, to... Nie, nie, Czyli tak jak tutaj już w tym programie yy, trener Bartek Praciak mówił, no ognia w drużynie już brakowało. Tak, tak. No jak mówiłem, ja chciałem coś więcej zrobić, nie dało się. Trudno. Ja tak mówię, ja gram i trenuję tam, gdzie chcą, żebym grał. Jeżeli, co, jeżeli coś komuś nie pasuje, czy tam zawodnikom, czy prezesowi, znaczy z prezesem nie miałem problemów, ale jeżeli zawodni, zawodnicy sami już Widzą, że nic, nie robią progresu, nie da się nic zrobić więcej, no to, to ja też nie widzę swojej roli dalej. Tak, jakby. Mm -hmm. Okej. Okay. Czyli ty, tą wczesną wiosną 2018 roku, rezygnujesz z gry z Woźnikach, ale cały czas już ponad dwa lata pracujesz w klubie z radoczy. Ten klub z radoczy progresuje mimo tego, że nadal jest w C-klasie to jednak i wynikowo i w grze przede wszystkim co ja też mogę potwierdzić bo w tamtym czasie rywalizowaliśmy z ławek z, z trenerskich ze sobą no to ten progres w grze był zauważalny ja teraz chciałbym dopytać bo latem 2018 roku Ty już nie byłeś zawodnikiem woźnik Twoja karta zawodnika wylądowała właśnie w Radoczy przeszedłeś w rolę Grającego trenera. Ile tak według Twojej opinii w tamtym czasie zawodnik Marek Łopata, tak procentowo, jeżeli wiem, że to będzie ciężkie do określenia, ale spróbuj, ile Ty procentowo w tamtym okresie dałeś tej drużynie z radoczy? No, tak mówisz, dobrze powiedziałeś, trudno to, trudno to określić. Na pewno w, na pewno brakowało takiego, w rado takiego gościa z doświadczeniem, gdzieś tam, co, co grał wyżej, mhm. bo tam chłopaki głównie to byli wszyscy, co grali w, od początku w C-klasie. Tam nie wiem, czy ktokolwiek pamięta, może tam ze dwie osoby pamiętały, jak radocza grały, grała wcześniej w B-klasie, to ale to były lata wcześniej, dużo yy, i praktycznie to były chłopaki, co wszystkie grały w C klasie. Nie było tam takiego, potrzeba było takiego doświadczenia troszeczkę, bo widziałem, że, że tego brakuje na pewno. Nie? A mhm. jeżeli miałem kartę yy, i też trenowałem, yy, tak yy, prezes mnie unudził, yy, Grzesiek, żebym przyszedł do, do radoczyn, no to w sumie czemu nie? Ja mhm. lubię grać o coś. Była opcja, że powalczymy o awans, czemu nie? Okej, okay, a w tamtym czasie, czyli tym latem 2018 roku, inne kluby też się odzywały do ciebie, jeżeli chodzi o grę? Znaczy, się ogólnie, tak szczerze mówiąc, to odkąd od Choczni, jak poszedłem do Choczni, mhm. to praktycznie co pół roku miałem kilka telefonów z różnych tutaj okolicznych klubów, także z tym nie było problemu, ale ja też, jeżeli coś robię, no to też się staram przyłożyć. Nie byłem w Radoczy, chciałem to dokończyć, chciałem awansować. Chciałem, mhm. To był główny mój cel, chciałem, jeżeli coś zacząłem, chciałem sobie to, chciałem awansować, chciałem to dokończyć. Po awansie byłoby inaczej, nie? można już inaczej rozmawiać. Ale mhm. głównym moim celem na, na tren, trenowanie i, i później grę w Radoczy był awans. Mhm. I to chciałem dopiąć. Mhm. No w tym pierwszym sezonie 18-19 to się nie udało, mimo tego, że Ty tam byłeś. No zdecydowanie chyba, nawet nie chyba, zdecydowanie najlepszym zawodnikiem tego zespołu pod względem bramek, pod względem asyst. No ale przyszedł ten drugi sezon 2019-2020. Wy wtedy latem, z tego co już pamiętam, bo tak jak mówię, cały czas rywalizowaliśmy ze sobą, więc, więc miałem też tą wiedzę na bieżąco, troszeczkę się wzmocniliście, ale młodymi chłopakami, chyba nawet jeszcze w wieku juniora. No i generalnie ta runda jesienna 2019 sezonu wyjątkowego, ale dlaczego wyjątkowego to za chwilę dojdziemy, bo wyjątkowego na dwa sposoby. No, była naprawdę zadowalająca. Ale czy w 100%, czy troszeczkę tam jeszcze trener Marek Łopata widział pole do poprawy? No wiadomo, że zawsze jest pole do poprawy, jeżeli, jeżeli jest do, dobra atmosfera, jest współpraca dobra, naprawdę w Radoć miałem dobrą współpracę z, z prezesem, zawsze jest możliwość poprawy. Na pewno troszeczkę brakło, bo brakło nam chyba pierwszego miejsca, z tego co wiem, bo tam był, to był awans chyba tak w tym roku. Zgadza w tym się. roku był awans, tylko że tak troszeczkę nas okradli z tego. Znaczy, myśmy za, za, zajęli miejsce promowane y, awansem. Tak, bo to było drugie to było miejsce. Drugie, na drugie miejsce pierwsza chyba była Lance korona, tak mi się wydaje. Zgadza się. I y, my mieliśmy drugie miejsce, no ale później troszeczkę y, dostaliśmy też pucharz za wywalczenie awansu, ale później w wakacje. Bo już po sezonie zapadła decyzja, że będą redukować redukować ligę. Likwidacja C, likwidacja C C klasy. klasy tak. No, likwidacja, dlatego to tak smakowało tak średnio. Ale znaczy awans był wywalczony już wcześniej, ale, ale szkoda, że, że zlikwidowali, bo nie było. No nie było to tak w 100% że tak powiem, tak z przytupem. Nie? Mhm. A ty uważasz, że właśnie w tamtym sezonie, czyli tak jak tutaj mówiłem, ten sezon był wyjątkowy, też między innymi ze względu na to, że po pierwsze, wy osiągnęliście sukces, ale sezon był wyjątkowy, bo chyba pierwszy raz w historii powojennej Polski sezon piłkarski w Polsce został skrócony. On nie trwał cały sezon, no bo ze względu na pandemię COVID-19, tak. on się zakończył. Runda wiosenna 2020 nie doszła do skutku. Tak. tak jak tutaj już wspomniałeś, latem 2020 podjęto decyzję o zlikwidowaniu C-klasy, powstały trzy grupy B-klasy. No, ja mam teraz takie pytanie, bo gdzieś mi się szczerze mówiąc obiło o uszy, że w tamtym czasie. Była grupa trenerów, grupa też działaczy, która uważała, że zespoły w tamtym okresie z C klasy, które właśnie ten awans powinny mieć, to ten awans powinien być być może przez baraż, a być może bezpośrednio do A klasy. Skoro i tak wszystkie drużyny z C klasy awansowały w cudzysłowie, oczywiście do tej B klasy. Czy Twoje zdanie w tamtym okresie utożsamiało się z tą, z tą tezą? Znaczy, nie wiem, czy to by był dobry pomysł, tak szczerze mówiąc, bo jednak z C klasy do A klasy byłby to duży przeskok i myślę, że to by była krótka przygoda. Dlatego nie to tak zrobili jest. Moim zdaniem, jest OK. Moim zdaniem był błąd likwidacji. To jest tylko moje prywatne zdanie. Moim zdaniem był błąd likwidacji, był błąd likwidacji tej C-klasy, bo trzeba było zostawić jedną C-klasę, albo zrobić dwie C-klasy jedną B-klasę, mhm. a nie rozdrabniać tego, bo teraz ten poziom dużo poszedł w dół, mhm. moim zdaniem, ale to tylko jest moje zdanie. Ale właśnie, tak jeszcze skoro jesteśmy przy tym temacie, według Ciebie poziom ogólnie poszedł w dół już wtedy, kiedy zrobiono trzy B-klasy i jedną A-klasę, czy dopiero ten następny sezon, gdzie zdecydowano się na dwie A klasy, to wtedy ten poziom już tak całkiem strzągł. No, no, ale zaczęło się od tego, że zlikwidowali całkiem C klasę. Trzeba no. było zrobić dwie C klasy, jedną e, tam, suską, drugą e, tutaj, wadowicką i, i jedną B klasę. I wtedy była mocna i B klasa, i mocna była A klasa. A że tak zrobili, to się to całkowicie rozdrobniło. E, mieliśmy trzy B klasy, nie? Tak? no to. Praktycznie ile w B-klasie było po 12 drużyn? Powiedzmy 12 drużyn, no to szóstka dolna, czyli 6 z jednej, 6 z drugiej, 6 z trzeciej. Praktycznie pół sezonu oni z niegrały. No tak. No bo nie było a... spadku, no i oni z niegrały. No to... Dokładnie, a jeszcze tak jak Ty tutaj mówiłeś o poziomie, no to wtedy dość mocno. Uderzające było, e, myślę, to, że na przykład w grupie trzeciej B klasy, czyli grupie, w której występował też twój Orzeł Radocza w tamtym czasie, to po rundzie jesiennej cztery najsłabsze drużyny w tej B klasie, już trzy grupowej, no to były cztery drużyny, właśnie z C klasy. W tym, tak. no niestety, Radocza. Tak, ale to też. Y to też nie było tak do końca, że tak powiem, bo wtedy, wtedy to było specyficzne, bo my graliśmy wtedy z tego, co kojarzę w Pucharze Polski. I zeszliśmy do, zaszliśmy do półfinału, odpadliśmy wtedy z Białką. Jeżeli na drużynę, która grała wcześniej w C-klasie i później musi grać mecze. E, niedziela, środa, niedziela, środa, bo tak to wyglądało. Praktycznie do końca września. To do końca września, dlatego nam brakowało, bo myśmy tam chyba trzy mecze, dwa albo trzy mecze zremisowali e, i chyba trzy przegrali. E, i, a w środy w tych pucharowych wygrywaliśmy e, wszystko. Jedno mieliśmy chyba wolny los. Jed tak i mhm. później dopiero w półfinale nie wiem jakie tam drużyny czwarta drużyna, jedna była Beskid, była Białka była Radocza i nie wiem jaka to czwarta drużyna i my z Białką odpadliśmy dopiero w półfinale, mhm. finał był Białka Beskit. E, dlatego ja wiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale jeżeli no, jeżeli chłopaki, które wcześniej grały tylko w C klasie Zrobiliśmy ten awans, a później muszą z taką intensywnością grać, to myśmy się posypali, po prostu skład mi się posypał. E, w, e, Michał wybił bark, chyba, czy jakoś tak? E, któryś tam dostał czerwoną kartkę, jakoś tak się. To nie mieliśmy kim grać po prostu. Mhm. Bardziej skupialiśmy się na, na tych meczach pucharowych, no bo to było takie coś nowego, nie? Jak się udawało, no to czemu nie? I dlatego troszeczkę. Troszeczkę niektórym się wydawało, że jeżeli awans zrobiliśmy awans, że nie wiadomo co to będziemy grać tak samo, no ale jeżeli był puchar już dodatkowo, to mieliśmy dwa razy więcej meczów niż wszystkie drużyny. Mhm. No. no i brakło. A powiedz mi, na ile właśnie ta wyjątkowość tego 2020 roku spowodowana pandemią, zamknięciem nas totalnym od marca do czerwca, Praktycznie czerwca, początku czerwca 2020, na ile to pokrzyżowało Twoje plany jako trenera, właśnie drużyny z Radoczy w tamtym czasie? No bo okej, okay, są osoby, są trenerzy, który, którzy mówią, że to ich drużynom pomogło. No jak było właśnie w przypadku Twoim i w przypadku Orła Radocza? No, to za bardzo nie pomogło. Paki jak nie musieli, nie było tylu treningów, no bo nie dało się też trenować, bo zamykane wszystko było to. Niektórzy już y, chyba tam nie wrócili, z tego co kojarzę, y, do treningów. No po prostu była długa przerwa, zmieniły im się priorytety, jak to zwykle bywa. Szczególnie, jak ktoś gra tylko za kiełbaski, y, przysłowiowym piwo. Mhm. No to bez. bez y, no, no nie, no nie da się tak y, tego. Nam, nam to nie pomogło, na pewno. Ale to i, tak mógł być niezły, to i tak mógł być niezły sezon. Naprawdę. Tylko niektórzy się tam strasznie napalili na nie wiadomo, jaki wynik będziemy robić, ale to trzeba było spokojnie przyjąć. Pierwszy sezon zawsze się ciężko gra. No tylko właśnie tutaj teraz, słuchając Ciebie, wygląda na to, że ty nie miałeś wielkich oczekiwań, no ale dlaczego w takim układzie ty już w trakcie rundy. Zrezygnowałeś z dalszego prowadzenia tego zespołu? Szczerze nie dogadałem się za bardzo, też z ludźmi nie dogadywałem się. Z zarządem było wszystko ok, bo z prezesem, prezeską, bo chyba Agnieszka była, wiceprezes Grzesiek też grał. Mhm. Tutaj nie miałem problemu żadnego, ale też z ludźmi, którzy tam pomagali. Oni tam mieli troszeczkę inne oczekiwania, inną wizję. Nie mogłem się z nimi dogadać i stwierdziłem, że ja na siłę nie będę, bo naprawdę miałem zrobić awans, zrobiliśmy ten awans. Jak się udało, tak się udało, ale awans był. tak Zrobiliśmy mega wynik w Pucharze Polski, bo nie wiem, czy yy, kiedykolwiek Radocza grała w półfinale Puchar Polski. Pytanie, czy, pytań, nie czy nie mam, jakakolwiek duży na klasy kiedyś? Tak nie mam pojęcia. Dlatego moim zdaniem nie, ma, nie było co narzekać. Niektórzy już sfrustrowani no, byli wynikami w lidze. No ale to tak mówię, no, mieliśmy dwa razy więcej meczy, sporo kontuzji, wtedy wiadomo, przeciążeniowych, no pół roku nie graliśmy w piłkę, później graliśmy niedziela środa, niedziela środa, niedziela środa. No to, to ciężko, nie? to. Ciężko nasz było zrobić normalny trening, na przykład jakiś, no bo jeżeli w tygodniu jest mecz, w niedzielę jest mecz, w tygodniu jest mecz, w niedzielę jest mecz to nawet w treningu za bardzo nie da się zrobić takiego normalnego. I jak dla mnie wynik, y, trzeba, trzeba, było z, zostać, trzeba było się nie wtrącać, poczekać na wiosnę i zobaczyć, ocenić po całym sezonie. Ale jeżeli tam niektórzy byli niecierpliwi, ja powiedziałem, ja z tego nie żyję. Ja, wiadomo, coś tam jest, jakiś zaszczyk dodatkowy, gotówki na jakieś, nie wiem, zakupy albo coś, ale to nie jest główne moje źródło utrzymania. Dlatego ja stwierdziłem, ja już dawno, tak już dawno doszedłem do wniosku, że będę grał tylko tam, gdzie chcą, żebym grał. Jak coś nie pasuje, to ja nie jestem nigdzie na siłę, naprawdę nie jestem nigdzie uwiązany i mogę iść gdzie, gdzie indziej. Ja chcę być w dobrym. Najważniejsze dla mnie jest, żeby była dobra atmosfera. Jeżeli atmosfery nie ma, bo ja powiedziałem wszędzie gdzie idę, to mówię tak, jeżeli chcemy coś zrobić, to ja chcę, żeby pierwsze zrobić atmosferę, bo at jeżeli jest atmosfera i później łatwiej się i trenuje, i łatwiej się słupakami dogaduje i można coś zrobić więcej. Jeżeli bez atmosfery, no to jedynie można zrobić coś, jeżeli się wszystkim zapłaci. Jeżeli się wszystkim płaci, nie musi być atmosfery. Przychodzą, robią swoje, rozjeżdżają się, ok. Ale mi się to nie podoba. Ja zawsze przychodzę i chcę, żeby była dobra atmosfera, później robimy wynik. Nie na odwrót. Nie pierwsze wynik, a później się chłopaki rozchodzą i nie ma klubu. A da się zrobić dobrą atmosferę bez wyników? Dob no nie, to wyniki przyjdą. Jeżeli jest dobra atmosfera, to wyniki przyjdą same. To y, tak mniej więcej teraz y, w, y, w Jaroszowicach teraz się troszeczkę tak dzieje, bo y, przychodziłem, było tak trochę, znaczy nie trochę, no nie było dobrej atmosfery, chłopaki się zjeżdżali, nie było, no nie było tego czegoś, e, tam się dużo skład zmienił, e, teraz dopiero zaczęliśmy przetrenowaliśmy, runda jesienna już była obiecująca, tam pechowo przegraliśmy niektóre mecze, a teraz widzę, że zaczyna to skutkować, ale tak mówię, no trzeba robić cały czas progres, to też nie jest tak, że coś zrobimy i później jesteśmy w niebo wzięci i już jest ok, nie? No to trzeba cały czas robić progres, cały czas coś trzeba poprawiać. No, to nie da się tak zrobić, zbudować tak. Śmieszy mnie, jak y, mówią, że będziemy budować reprezentację. No, budują i budują i nie mogą zbudować. E, mają przyjść, zrobić atmosferę fajną. E, nie mówię atmosferę w sensie imprezową. Mhm. Tylko zrobić atmosferę. Y, y, tak jak mniej więcej teraz jest. Nie? Widać, mhm. że te mecze już inaczej wyglądały niż, e, niż za wcześniejszych trenerów. Widać, że chłopaki e, był jeden za drugim i robią progres to, to tak, taką atmosferę w sensie, żeby jeden za drugim był żeby sobie pomagać, podpowiadać nie, nie gnoić, tak powiem jak coś nie wyjdzie, już jest po akcji już myśl o następnej skup się na, na tym na najbliższym zagraniu na, na tym nie, nie, nie wszystko na raz, spokojnie mhm. i wtedy robimy progres ich do przodu, do przodu, cały czas Trenu, ważne są też treningi jak bez treningów też się nic nie da zrobić. Jak to widać od razu. Jeżeli ktoś trenuje, yy, ja zawsze mówię, trenuje każdy trenuje dla siebie. Nikogo nie będę pilnował, nie, nie będę stał nad nimi i wydzierał się. Pilnuj, trenujesz dla siebie. Ja widzę, jak ty trenujesz. Okay. Później mało grasz, nie miej pretensji do mnie. Mhm. Tyle. Okay. Czyli znamy już e, kulisy odejścia Marka Łopaty z Orła Radocza po Ponad czterech latach. Mamy tą jesień lub wczesną zimę 2020, jeszcze roku, przełom 2020-2021. No i trzeba było obrać nowy kurs, nowy klub. Tak jak tutaj już przed chwilą powiedziałeś, nie będę już o to pytał, bo to już padło na wizji, że. Od odejścia z zawadki do choczni, to co chwila się pojawiały, co pół roku jakieś oferty dla ciebie. Zawsze coś ktoś dzwoni. Dokładnie. W którym momencie wówczas i jaki klub do ciebie zadzwonił, gdzie ty właśnie wiosną 2021 roku rozpocząłeś swój, swój następny etap w tej trenerskiej karierze? Jak no, to wygląda? to dzwonił prezes Rysiek z Grodu Grodzisko i pytał, czy, czy bym nie przyszedł tam, bo tam zrezygnował chyba Mariusz Rusinek, z tego co wiem. Zgadza się. E, i, no I szukałem trenera, czy, czy bym nie podjął się próby w, w współpracy. Nie? Ja mówię, czemu nie w sumie, ni, nic nie jestem nigdzie uwiązany. No, mogę przyjść, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Nie? Mhm. To było takie, mogę przyjść, zobaczyć, potrenujemy, zobaczycie, czy, czy będzie OK, no i spróbujemy. Mhm. Było moim zdaniem runda wiosenna. Początkowo tam jakieś falstat zaliczyliśmy, bo przegraliśmy chyba pierwszy mecz. Przegraliście, z, to prawda. Chyba z Zaskawianką. Nie. Nie z Zaskawianką. Z Leskowcem Rzyg. Z Żykami, 3-0 pamiętam. Tak. tak. Jeszcze u siebie chyba. Tak, zgadza się. To pamiętam, tak, tak, tak. Pamię... Nie, 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 żebym się chwalił, ale. E, pamiętam, pamiętam. No, w, nie wiedziałem, że ten pierwszy, pierwszy mecz przegraliśmy. Drugi chyba też nawet. E, zaczynaliśmy z piątego miejsca i w sumie na rundę, na koniec rundy, na koniec sezonu e, albo utrzymaliśmy, albo byliśmy na czwartym miejscu. Piąte chyba, miejsce. Piąte, piąte miejsce skończyliśmy. Tyle się. samo chyba, co Targanice na czwartym, co były. Targańce. Zgadza się. Tyle mhm. samo punktów mieliśmy, Ta. nie? No. no i tak. Tak rozeszliśmy się później na, na wakacje. Każdy pojechał i ja, z, jadąc nad morze, dowiedziałem się, że znowu jest reorganizacja i znowu będzie, jest, 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 jest awans do z czwartego miejsca, w z piątego miejsca mhm. do A klasy. No, Trzeci tak. klub. Trzeci awans, Ale bardzo tak, szybko. Awans, no, no, awans był. Awans jest awans. Ja nie, nie chodziłem do podokręgu i nie prosiłem, żeby robić reorganizacji. Mhm. Jest awans, udało się, ok. Czemu nie? Mhm. Tylko to mm, troszeczkę ten awans, późno się dowiedzieliśmy, że jest. Nie byliśmy przygotowani na to, szczerze mówiąc. No i tak nie do końca było wiadome, jak to będzie wszystko wyglądało na, w tej klasie, bo jednak to są inne, już lepsze drużyny. Myśmy nie zrobili praktycznie żadnego wzmocnienia. Jeden chłopak przyszedł chyba za toraz z juniorów do nas i nie było praktycznie żadnego wzmocnienia. Mhm. No to wiadomo było, że będzie ciężko bardzo, mhm. szczególnie te początki. Ale stwierdziliśmy, że czemu nie. No i pierwszy mecz w, w A-klasie graliśmy chyba z Inwaldem. I wygraliśmy 1-0. No to troszeczkę chłopaki się tak podbudowały, hmm, ale znowu przyszło e, przyszła tam przegrana, później remis, e, albo dwie przegrane później, zremisowaliśmy jakiś mecz z Bachowicami, chyba, i tam na tym meczu była dziwna sytuacja. E, zdjąłem zawodnika, który e, któremu to nie pasowało. Strasznie. E, był oburzony tą sytuacją i stwierdził, że nie będzie trenował. A to jeszcze spoko, ale zaczął też e, dzwonić do innych zawodników, że też nie, nie, że to z markiem to nie za bardzo. No to ja powiedziałem prezesowi już wtedy po meczu z Bachowicami. Czy to co czwarty, była czwarty piąty mecz chyba. Mhm. ja mówię wie prezes, co ja nie widzę tutaj jest skoro zawodnicy mówię szukajcie sobie trenera jak mhm. znajdziecie coś na teraz to spoko jak nie to oczywiście do końca rundy mogę zostać do końca roku kalendarzowego ale później na pewno już nie widzę współpracy tutaj bo to tak nie może wyglądać Ja mówię mhm. y Lepiej, żeby klub na tym zyskał, ja mogę odejść od razu i żaden problem, to jest dla mnie, bo tak jak mówię, no ja z tego nie żyję, nie? Mm -hmm. No proszę prezes, z prezesem, doszliśmy do wniosku, że spoko, że y, ok on też to rozumie, że do końca y, roku, żebym jeszcze poprosił, mnie, żebym przychodził normalnie i trenował i grał, y, bo też tam okay. byłem grającym, a później, że się rozstaniemy, no to... Tak, mniej więcej y, krótka przygoda w Grodzisku była, chociaż y, tam też y, bardzo fajny prezes, i też nie miałem z nim problemu żadnego. Mhm. Czyli generalnie można powiedzieć, y, troszeczkę uprzedziłeś moje pytanie, chciałem zapytać okay. z jakich powodów y, rozeszły się Twoje drogi z klubem z Grodziska. Z zarządem było wszystko ok, z większością tak, zespołu tak. też, ale jednak pojawiły się. Czarne owce, no które niestety nie chciały trenera, a w myśl tej zasady, którą tu już przytoczyłeś na wizji, gdzie ciebie nie chcą, tam cię po prostu nie chcą. No dokładnie, nie ma. Ja, tak, ja nic na siłę, tak mówię. Nic na siłę, dzisiaj jestem tu, jest ok. Jeżeli coś nie pasuje, a ja mogę w każdej chwili sobie odejść, bo ja już mam swoje lata, mhm. sporo kontuzji już przyszedłem, i szkoda mi się męczyć. Naprawdę, jeżeli nie ma atmosfery. No, to ja nic, nic na siłę, naprawdę. Mhm. Okej, okay. czyli generalnie to jest 2022 rok, zima, początek roku. Przestajesz być grającym trenerem w grodzisku. No i co się dzieje dalej, bo trafiasz do klubu, w którym Ty jesteś aż do dzisiaj. No, to też bardzo przypadkowo, bo ja wtedy po tym grodzisku byłem tak zniesmaczony tą sytuacją. Że stwierdziłem, że nie będę już nie będę na pewno do, do końca sezonu nie będę nigdzie grał. Mhm. A na pewno nigdzie trenował. No, ale tak się znowu potoczyła sytuacja, że zadzwonił do mnie Krzysiek Żak, który trenował Jarszowice. Czy nie przyszedłbym tam, bo też mają tam problem ze składem, czy nie przyszedł tam. Do, do Jaroszowic, ale mówię, no, ok, ale tylko i wyłącznie do grania i tylko wyłącznie na pół roku. Mhm. Że więcej nie, że mogę, mogę przyjść, mogę pomóc. Ok, jak tam jest problem, ale tylko na pół roku i, i rozstajemy się. No i tak na tym, na tym to miało się skończyć. No oczywiście, e, ostatni mecz, e, tam w ogóle były problemy ze składem, żeby się zebrać. W Targanicach w ogóle zeszliśmy z boiska, bo dziesięciu nas było chyba, czy dziewięciu, jakoś tak. Dwóch chłopaków, którzy których zebrali, nie, nie trenowali w ogóle, tylko gdzieś tam zadzwonili, że ojciec, bo nas jest mało I, i ten, dla mnie to było takie niespotykane rzeczy, w sumie wcześniej. ok Powiedziałem, koniec, ostatni mecz, kończymy. Ale na ostatnim meczu Krzysiek zerwał Achillesa. Mhm. E, chyba w prawej nodze. Jakoś tak. No Tylko to był ostatni mecz. No, skończył się sezon, było zakończenie, ok. E, I było. Później prezes do mnie dzwonił, pytał, czy w sumie że ja mam papiery, czy nie mógłbym potrenować. Mhm. Bo skoro mam papiery, skoro ten, to może bym spróbował jako, jako trener e, wziąć i objąć Jaroszowicę. Za bardzo pierwsze nie chciałem, ale później, tak szczerze mówiąc, bardzo szanuję pana Piotra Porębskiego. To jest gość, który naprawdę ogarnia w sumie większość sam mhm. w Jarszowicach i naprawdę było mi go szkoda. Tak szczerze, bo naprawdę został sam praktycznie z wszystkim. Wiadomo, że ktoś tam z doskoku jest, jakieś tam dwie, trzy osoby są z doskoku, ale, ale ogólnie no wszystko musi sam. Mhm. Dlatego stwierdziłem, że ok, możemy spróbować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, jak mówię, znowu, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nic nie obiecywałem. Zobaczymy, jak będzie. Pierwsze pół roku w ogóle skład od, te, od, tamtego, od tamtego momentu, gdzie, kiedy ja grałem jeszcze jako tylko zawodnik, mhm, czyli czerwiec 2022, no to praktycznie z tego składu to może cztery osoby są te, co były, reszta są nowe twarze. Mhm. Część chłopaków porezygnowało, część, część wróciło do grania. Tak się to zrotowało trochę. No i, i w sumie Pierwszy ten, pierwszy, pierwszy, pierwsza runda była taka trochę na zgranie. Ja na wiosnę chyba skręć Nie, na jesień już. Czwart, po czwartym meczu chyba z Brzeźnicą na pewno. Eee, skręciłem kolano. Mm -hmm. Znaczy skręciłem. No, ktoś mi zblokował i e, strzeliła mi łąkotka e, w kolanie. Ja już miałem pogranę do, e, do końca rundy na pewno. Później w styczniu miałem. Operacje, wyniki były słabe, bardzo słabe, nawet powiedział. Ledwo utrzymaliśmy się w sezon wcześniej w, w tej, w Aklasie, mhm. ale próbowaliśmy zrobić, zbudować jakąś drużynę. Nie? Bo wcześniej to nie była drużyna, były chłopaki, co, co miały pojęcie. Bo ja nie mówię, że oni nie, nie umieli grać w piłkę, ale nie tworzyliśmy y, drużyny. Mhm. I z... próbujemy, próbowaliśmy to odbudować. Już, ja już po operacji wróciłem na wiosnę, zacząłem coś grać, znaczy kopać. Na jesień już były pierwsze przebłyski, że coś będzie, że to progresuje, że może coś z tego będzie. Wiadomo, że to nie jest, nie jest to, co ja bym chciał, ja bym oczekiwał i do czego dążymy. Ale widać progres. A jak widać progres, to czemu nie? Ja też w, przez w wakacje zrezygnowałem, bo trenowałem też dzieci w skawcach, w spartaku skawce. Zrezygnowałem z, z tej funkcji trenera młodzieży w, w skawcach i objąłem też tutaj młodzież w Jaroszowicach, mhm. młodzików, orlików i zaczęliśmy prowadzić treningi. Teraz już chodzi mi ponad 20 osób na takie łączone zajęcia. Młodzik Orlik, zaczynaliśmy, to było po 6 osób, chodziło. Było słabo. Ja mówię, prezes, ja tu miałem przyjść, miałem mieć dwie drużyny młodzików Orlików, a tutaj nawet na Orlika nie będzie, nie? no ale z treningu na trening. Dzieci zaczęły przybywać, też skończyły się wakacje, może, może jedni, jedni drugim zaczęli mówić, że jest nawet spoko. I, I teraz mamy naprawdę fajną ekipę. Dużo dziewczynek jest. Mamy też dużę seniorską, którą prowadzi Franek Sarapota. Też bardzo, bardzo fajną robotę robi. Ja seniorów i dwie grupy młodych. Mam jeszcze Patrycję, która prowadzi jeszcze młodszych. Rzaczki mhm. y, i naprawdę mamy sporo tych dzieciaków teraz. Zaczęło się dużo dziać dobrego wokół lubu, klubu. Mam nadzieję, że, 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 że to się wszystko poprawi na każdej płaszczyźnie, ale to, tak jak mówię, to, tak jak zaczynaliśmy tutaj rozmowę, to pierwsze, wszystko trzeba organizacyjnie y, ogarnąć. No, Podstawa. No, to jest organizacja i chciałbym, żeby więcej ludzi tak przyciągnąć do tego klubu bo naprawdę i, i można tu zrobić fajne zaplecze, jest gdzie grać, bo boisko jest fajne, są plany na przyszłość, na rozbudowę, może trochę też, ale tu nie ukrywam, że potrzebujemy wsparcia, mam nadzieję, że uda się z obecnymi władzami i E, Wadowic, może i, i z prezesem, i tutaj mam nadzieję, że trochę e, rodzice tych dzieci, które naprawdę są i fajnie trenują, e, mam nadzieję, że to pójdzie do przodu. Mhm. I dopóki będę widział, że idzie do przodu, to będzie ok. Jeżeli będę widział, że coś jest nie tak, to tak mówię. Nigdzie nie jestem na siłę. No i <laughs> jeśli będą cię dalej chcieli, Fiarszowic. Tak, tak, ja mówię. Jeżeli ja nic na siłę, jeżeli będę widział, że jest progres, jeżeli będą chcieli, żebym był, nie ma problemu, możemy pracować, współpracować dalej. Myślę, że już powoli widać efekty, ale to trzeba było spytać tam i rodziców tych dzieci, i w klubie. Jak to wygląda? Mm -hmm. Okej. Okay, a wracając do tego tematu, który mamy tu i teraz obecnie. I temat, myślę, taki przewodni naszej rozmowy, czyli ta seniorska piłka. Mamy wiosnę 2024 roku a, i generalnie trzeba powiedzieć, że Twoje słowa, te, które tu przed chwilą powiedziałeś, one się sprawdzają, bo skawa, mimo tego, że okej, okay, Ty to też nawet powiedziałeś, że to nadal nie jest to, co Ty byś chciał, żeby było, czyli podejrzewam pewnie sam top tabeli A klasy. No, ale jednak w tabeli rundy wiosennej wy jesteście, można powiedzieć, małą rewelacją, jeżeli chodzi o wyniki. Ograliście chociażby paszkówkę na wyjeździe w pierwszym meczu. OK, to był jeszcze zaległy to, tak. rundy ale jesiennej, ale grany na wiosnę. Grany tak, na wiosnę. Tak. No i generalnie te wyniki, tak jak powiedziałeś, naprawdę jest widoczny w nich progres. Jak hmm. oceniasz te pierwsze mecze tej rundy wiosennej obecnego roku? Bardzo dobrze. Moim zdaniem, jeżeli utrzymamy to wszystko, nie będzie dużo kontuzji, chociaż teraz już mi wypadło dwóch chłopaków, ale mimo, mimo to i tak nie jest źle ze składem. Teraz, jeżeli wypadło mi trzech zawodników, dalej możemy zrobić cztery zmiany. Jest to jak do tej pory niespotykane, niespotykane było wcześniej. I nie ma jakiejś dużej różnicy. Też chłopaki w sumie przetrenowali ten, trzeba powiedzieć, i chodzili na, i na sali. Na sali mieliśmy treningi, i na Orliku, e, i parę tam marszobiegów. E, wiadomo, że to nie jest takiej intensywności, że tam trzy razy w tygodniu nie wiadomo e, co bo spokojnie e, zacznijmy małymi kiroczkami. dwa razy w tygodniu się spotykamy. E, nie, nie jestem może zadowolony w 100% z frekwencji, ale też nie jest zła. Mhm. Były dwa tygodnie, były tak, że miałem mniej zawodników, ale jak ponad 10 jest na yy, na dół tabeli A klasy, to nie jest źle. Myślę, że będziemy pracować na tym, żeby żeby było jak najwięcej nas, wiadomo, ale, no, ale widać progres, widać progres, naprawdę. I myślę, że będzie dobrze, tylko organizacyjnie, organizacyjnie też musimy podopinać wszystkie, e, wszystkie rzeczy, bo żeby nie było takiej sytuacji jak na Imwaudzie e, gdzie dostaliśmy walkover, który nie powinien mieć miejsca, tak szczerze mm. mówiąc, e, ale to już tak jak mówię organizacyjnie zawaliśmy i wszyscy są bardzo mocno w kuci. Po tym, bo chcieliśmy powalczyć, e, powalczyć tam naprawdę z inwaldem, mieliśmy pomysł, jak to zrobić, a niestety nie udało się. No czyli generalnie tutaj, e, odpowiadając pewnie na, na pytanie, które podejrzewam, że w trakcie tej premiery trwającej aktualnie pada, czyli pytanie, co właśnie się wydarzyło 13 kwietnia 2024 na boisku w inwaldzie, no to. Nie, nie próbowano tam jakichś nieczystych zagrywek, tylko po prostu popełniono błąd w strefie organizacyjnej. Organizacyjnie to zawaliśmy i tyle mogę, tyle, tyle powiem o. Nie chcę, nie chcę już ani nikogo pogrążać, ani. Bo po co. Mhm. No, tym bardziej, że nadal pewnie te osoby odpowiedzialne za, za tą sytuację w klubie będą. Mm. To się jeszcze mhm. okaże. Nie, no będą, ja nikogo nie skreślam. Ja nikogo nie skreślam. Będzie okej. Okay. Dobra, w porządku. No ale tak jak mówimy, no, sezon jest w akrasie długi. Wy macie jeszcze prawie dwa miesiące grania, czyli tak naprawdę większość meczów jest dopiero przed Wami. To jaki Wy przy tej dobrym początku rundy wiosennej, przy tej relatywnie dobrej zimie, jaki Wy sobie wyznaczyliście cel i jaki też jest Twój osobisty cel jako trenera z tą drużyną seniorów? Bo wiemy, co Ty chcesz osiągnąć, też jako klub, jako całość tej struktury piłkarskiej, tego klubu, tej organizacji. No ale jakie są właśnie Wasze cele na te najbliższych 8-9 meczów na wiosnę? No, ja chciałbym być w górnej połowie tabeli, tak bliżej piątego niż ósmego miejsca, tak bym powiedział jest, Myślę, że jest na to szansa. Tylko tak mówię: jeżeli utrzymamy skład, nie będzie jakiejś kontuzji, kartek, ktoś nie, jakiś głupi nie bo przegrywamy, to jest to realne, naprawdę. Chociaż celem ogólnie to było przed rundą było utrzymanie. Nie? Mhm. Było, było utrzymanie e, w wszystko, wszystkie sparingi przegraliśmy, ale ja to w każdym klubie tak raczej mam. E, sparingi są dla mnie, nie dla wyników, tylko dla mnie. Mhm. Pierwszej połowy było ok, później dużo rotacji, dużo zmian yy, i wszystkie przegraliśmy, ale ja wiedziałem, że spokojnie. Tak. No, trener wiedział, ale czy zawodnikom to morale nie szło w dół przy ciągłych porażkach? Yy, powiem tak, gdy yy, gorzej by było yy, wygrywać yy, yy, spadniki z jakimiś słabymi drużynami. I później przyszedłby pierwszy mecz w Paszkówce, i przegralibyśmy go. Mhm. I wtedy mam podróżnię Automatycznie. No tak, tak. Lepiej spokojnie. Chłopaki też widziały, że nie było tak, takiej złej gry. Szczególnie te pierwsze połowy, bo pierwsze połowę wychodziliśmy takim lepszym składem, znaczy lepszym składem, zbliżonym do tego, co chciałem grać. Drugo dużo rotowałem bardzo dużo, nawet powiedział, bo zawodnicy mi po. Na czterech pozycjach grali niektórzy, ale chciałem każdego zobaczyć, tak? W sparingu to mogę sobie to, na to pozwolić. Chociaż też były niektóre osoby niezadowolone, ale tak mówię, to sparingi są dla mnie. Tak stwierdziłem. No i teraz, na szczęście, to zadziałało. Okej, okay, no to dobrze. Pierwszy cel można, chyba myślę, to już powiedzieć, że został zrealizowany, bo. No macie spokojną przewagę nad strefą spadkową. Nie jest ona może zbyt duża, ale też trzeba przyznać, że strefa spadkowa jedno miejsce ma już zarezerwowane dla drużyny Orła Wieprz. No, tutaj raczej się nic nie zmieni. Druga drużyna, która aktualnie przebywa w strefie spadkowej na dzień dzisiejszy, to jest Amator Babica. No i tutaj też z punktami na ten moment jest ciężko. Wy nad Babicą macie też przewagę. I yy, no wyglądacie też lepiej aktualnie niż te drużyny, które są między wami a babicą. Więc można powiedzieć, pierwszy cel zrealizowany, drugi o nim się przekonamy w czerwcu, czy ta górna część tabeli zostanie przez Was osiągnięta. No i właśnie przechodząc już może do tego czerwca, troszeczkę y, zrobimy tu sobie taką małą zabawę w typy piłkarskie, no bo czerwiec to będzie święto. Święto futbolu, tego wielkiego, no bo za naszą zachodnią granicą w Niemczech będzie Euro. Turniej mistrzostw Europy. My na tym turniej szczęśliwie, ale się doczołgaliśmy. Michał Probierz dokonał to, co wielu się wydawało, że jest niemożliwe. Pokonaliśmy Estonię, pokonaliśmy Walię. Jesteśmy w Niemczech na tym turnieju. Grupa ciężka, no bo Austria Holandia, Francja to można nawet powiedzieć mała grupa śmierci. No ale mimo wszystko. Czemu nie powiedzieć pierwsze Polska? No, dostaliśmy się tam jako ostatni, więc, więc tego się trzymajmy. Chronologia. Ostatni będą pierwszymi. Oby właśnie, na co my jako Polacy możemy na tym turnieju liczyć? E, ja się bardzo cieszę. Że dostaliśmy się w taki sposób, tak szczerze mówiąc, bo gorzej, gdybyśmy się dostali po. wygrywając jeden słaby mecz tam w grupie, żebyśmy wyszli z drugiego miejsca tak fartem, mhm. nic by się nie zmieniło i nie mielibyśmy na co liczyć. A teraz, że dzięki temu, że zagraliśmy taki mały finał, a tam każdy mecz tak będzie wyglądał. To będą takie małe, finały, tak. małe mhm. finały, i może nam się uda coś ugrać. Mam nadzieję, że z naszej grupy, e, że z naszej grupy, która jest drużna, wygra Mistrzostwo. Mhm. A Polska wyjdzie z grupy? E, myślę, że tak. Drugie czy trzecie miejsce? Nie czy wiem. Czy patriotycznie pierwsze? No, pierwsze będzie ciężko, no, ale, ale mamy szansę pograć. No, przecież oni też, Holandia z Francją, też grają między sobą. Też ktoś tam w punkty straci, tak. Mhm. Wszystko, jest do, wszystko jest w nogach. I na boisku boiska są takie same dla obydwu drużyn i piłka jest ta sama. Mhm. No ok, to. Trzeba mieć pomysł po prostu. Ja, jeżeli będzie mieć pomysł na grę, to czemu nie? Mhm. No, przejdźmy do następnego pytania. Następne pytanie. Połowicznie już na to odpowiedziałeś, bo, bo stwierdziłeś tutaj, że chcesz, żeby drużyna z naszej grupy wygrała ten turniej. Podejrzewam, że chodzi Ci o Francję, ale powiedzmy, że też Holandię. Nie o Polskę, ale. okej, okay, patriotycznie. <laughs> ale jak ale przegrywać tak... to z mistrzem, no to lepiej, żeby Francja była tak. Oczywiście. A powiedz mi w takim razie, kto oprócz tej naszej grupy będzie w tym turnieju według ciebie faworytem i będzie się liczył w drodze do, do finału, do złotego medalu mistrzostw Europy. Wydaje mi się, że to będą Niemcy, chociaż nikt ich tak nie, nie traktuje przez ostatnie wyniki poważnie, ale oni grają u siebie. No jako wierny tak, fan reprezentacji Niemiec od kilkunastu lat, to tak. ciężko mi było przeżywać te ostatnie turnieje, ale też liczę właśnie, że na... No ale z Francji pyknęli ostatnio. No właśnie, 0-2. Bramka jest w, chyba w dziesiątej sekundzie? No, to nie jest powiedziane. Ja tak Niemiec nie skreślał, lekkomyślnie. Mhm. Oni grają u siebie jednak, a Niemcy co są Niemcy. Okej, okay. okej. Okay. Ja myślę, że trzeba też przejść do kolejnego tematu, troszkę bardziej poważnego, tematu naszej lokalnej piłki. Czy ty, Marek, dostrzegasz problem w ostatnich latach, czyli upadek piłki amatorskiej, objawiający się tą, tym upadkiem też kolejnych drużyn, kolejnych klubów w tym chociażby klubów, w którym się wychowałeś czyli Łysej Góry Zawadki no który, przykro to powiedzieć ale w 2024 roku, no po prostu on nie istnieje no bardzo wielka szkoda, bo naprawdę tutaj w Zawadce zawsze e, zawsze była dobra atmosfera i chłopaki naprawdę też dobrze grały w piłkę a troszeczkę to upadło, trudno powiedzieć, to zaczyna się od, już od szkolenia młodzieży, w sensie nie mówię, że jest źle szkolona młodzież, ale źle są prowadzone moim zdaniem rozgrywki młodzieżowe, bo grają drużyny na przykład z wiosek, z akademiami jakimiś, zostają po 20-0. Mm -hmm. Takiemu dziecku trudno wytłumaczyć, czemu tak, a nie inaczej. I dziecko albo przestaje grać w piłkę, albo idzie do tej akademii. Później już yy, tam nie ma gdzie grać, bo tam jest do trampkarza, czy tam do juniora. I później ci są zostawione same yy, sobie. Przestają grać w piłkę. Tak. Nie, nie winię tutaj yy, ani akademii, ani... Ale moim zdaniem tu jest problem w, w, rozgrywkach. w rozgrywkach. Bo w szkolenie młodzieży... Jest po klubach. Tu, tam, wiadomo, w Jaroszowicach jest i w Radoczy coś próbują zrobić. We Frydrowicach też teraz jest fajna, fajna szkółka mhm. przy klubie. Tylko tak mówię, no, są, jest problem w tym, że te dzieci grają ze sobą, później jedni dostają 20, jeden mecz spoko, można to dostać, a drugi mecz znowu 20, a trzeci mecz 20 i... i no i co, co, to ma na, co to ma na celu i kto się szkoli w ten sposób dla, dla kogo ten mecz jest yy, szk, yy, dla kogo ten mecz rozwija no nikogo, mhm. tak szczerze mówiąc czyli z Twojej perspektywy problem nie pojawia się w tych drużynach już późniejszych chociaż uważam, że tu jest bardzo duży problem, bo generalnie w ostatnich latach drużyn orlików, żaczków, młodzików jeszcze, no jest nawet więcej niż w poprzednich latach Problem, w mojej opinii, a także w opinii kilku gości, którzy byli w tym programie przed tobą, pojawia się w drużynach trampkarz junior. Ale ty zauważasz, że problem w twojej ocenie pojawia się już właśnie wcześniej, w tych młodszych grupach, tak? E, moim zdaniem, rozgrywki są źle skonstruowane. E, to jest raz, a dwa, e, tak mówię, jeżeli e, dziecko jest e, z danej miejscowości, to powinno trenować w. Klubie, który jest blisko, który ma blisko, może dojechać ten. Dlaczego w rzeczkach, w orlikach jest mnóstwo y, dzieci, a później nie ma w tramkarzach. Bo y, do wieku młodzika, powiedzmy to 11 lat, rodzice wożą, przywożą, zawożą, odwożą, tak? Mhm. A później, jak się już jest starszym, no to może sobie sam zajechać na trening, ale jak y, trenują gdzieś tam, nie wiadomo, to ja mu się nie chce. Nie. On tam ma swoich kolegów, nie będzie jeździł wtedy do swojej wioski, tak? Na, na treningi. Po co? Jak tu nie ma. Y, ta, ma tam, ta ma drużynę, i to już nie jest takie proste logistycznie ogarnąć wszystko. Nie. Dlatego teraz y, tutaj też w Wierszowicach robimy treningi. Dzieci sobie same przyjeżdżają w wiosce, na rowerach sobie dojeżdżają, nie ma problemu żadnego, trenują y, wszyscy razem i jest naprawdę fajnie. A później tak jak mówię. Jeżeli kończy się, bo też wiadomo, że nie wszyscy będą piłkarzami, ale to nie o to chodzi, żeby każdy został lewandowskim. Znaczy o to chodzi, ale nie każdy zostanie, tak. Tylko, tylko jeżeli dziecko takie nie progresuje, że tak powiem. U mnie wszyscy grają. Mam 20 i jedziemy na mecz, grają 20. Tak? Nie wybieram sobie tam 10 i gram tymi 10, a tamtych zostawiam. U mnie wszyscy grają. W różnych klubach, klubach czy jest różnie. Później sami się te dzieci zniechęcają. Mm -hmm. tak? A drugim, moje, moje jeszcze prywatne zdanie jest takie, może też bardzo niepopularne może się będą śmiać tam internauci z tego. Problem jest taki, że dzieci tak, w żaczkach jadą na turniej co tydzień i dostają medal. Jadą na turniej, gdzieś tam znowu medal, znowu tu medal, tu medal, tam grają z Wisą, tu grają z, z, nie wiem, z Hutnikiem, tam z Krakowią, tu z Legią, jakieś turnieje, turnieje, turnieje. Później przychodzi, y, zgłaszamy do Ligi Młodzików, nie? i trzeba jechać na wioskę. Mhm. A tam tak, krzywa wojsko, a to nie ma medalu, a jeszcze, jak, nie daj Boże, przegrają, no to, no to już się zniechęca, tak. Mhm. Wszystko mają podane na tacy, od razu nagrody, Zachęcanie, zachęcanie OK, a później jest takie ucinanie powoli, 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 no i dzieci same zniechęcają. Takie jest moje nie wiem, może się mylę, ale ja to tak, tak mi się wydaje, że tak to jest. Ja zapytam tak już zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, jak, jaki jest twój pomysł na obrócenie tego trendu, bo wiesz, to już nawet nie chodzi o to, że, żeby produkować kolejnych Lewandowskich, czy, czy zawodników do reprezentacji. Ale problemem zaczyna powoli być to, żeby wyprodukować kolejnego Marka Łopatę, kolejnego Przemka-Gałuszkę, kolejnego Bartka-Praciaka, Maćka-Żaka, czyli można powiedzieć tych takich bardziej lokalnych bohaterów. No bo myślę, że, że tutaj Ty się zgodzisz z tą teorią, i ja tą teorię bardzo często słyszę nawet wśród ludzi młodszych ode mnie, czyli 20-25-latków, że. Gdy Twoje pokolenie lat 80. i początku lat 90. skończy grać piłkę, to tutaj nie będzie nawet B klasy? Nie, nie. Może zostanie wiem, A klasa, klasa i będzie. tak, będziemy, tak jak w niektórych już rejonach Polski, zaczynać od okręgówek? Jak to zmienić? Trudne pytanie. Tak, mówię. Najważniejsze, żeby. Moim zdaniem, te dzieci, które są w, w szkółkach powinny mieć szkółki podpisane w, w jakieś, nie wiem w, umowy, nie wiem, trudne to, umowy może nie, ale w, oni powinni wypychać do tych do klubów różnych lokalnych, w, te dzieci. Nie, nie zostawiać samym sobie, no tylko dać czemu, czemu nie może spróbować gdzieś tu, czy tam. Tak samo kluby między sobą nie mogłyby się dogadać? Nie mogłyby się dogadać, a to jest blokowanie cały czas. Jeżeli, jeżeli nie, to każda szkółka czy powinna mieć seniorów, moim zdaniem. I te dzieci, przynajmniej z tej szkółki, powinny grać w seniorach. To nieważne, na jaki, nieważne na jakim poziomie. Tak. Tak samo y, są lepsze dzieci. ok, mamy tu teraz z najwyżej skawa, tak. No to ok, dajemy czterech do skawy, bo jest najwyżej najlepszych dzieci, które nie zrobią tam gdzieś dalej kariery. Dajemy na przykład długę. Nasemne na przykład dwóch trzech. Yy, próbujemy gdzieś na przykład, żeby przeszli sobie albo do, nie wiem, Kleczy Jaroszowic, Nie yy, co tu jeszcze jest. bo Hoczni, O hocznie jest wysoko też. No niech, niech próbują, mhm. A nie zostawiać tak. Nie wiem, no, takie jest moje zdanie, ale pewnie niepopularne trochę będzie i może dostanę po uszach od niektórych za to. No zobaczymy co nasi widzowie i, i słuchacze stwierdzą w komentarzach, bo jak zawsze zachęcamy was. Komentujcie, co sądzicie o tej opinii trenera Marka Opaty. A ja jeszcze zadając już ostatnie pytanie dzisiaj chcę cię za, zapytać e, m, trenerze, co ty uważasz o płaceniu zawodnikom za grę, lub można to nawet nazywać e, zwrot za dojazdy? Zawodnikom na poziomie B, A klas? Wydaje mi się, że jeżeli nie będzie zwracane jakieś tam za dojazdy, to szybciej się to skończy, te B klasy, niż, niż my sądzimy. Bo to nie jest tak, jak kiedyś było, że wszędzie było zawodników mnóstwo i nie było, nie było nic, nic gadanych. Kluby tak nauczyły kluby nauczyły zawodników zawodników że będą mieć płacone tak no to wiadomo że zawodnik nie jest głupi tak. Mhm. Jeżeli będzie miał płacone to trzeba nie, nie grać. Nie? Mhm. Ale z drugiej strony ale z drugiej strony jeżeli w ogóle nie będziemy zwracać powinny być zwracane jakieś tam koszty za, za dojazdy bo z drugiej strony to jest też poświęcone swojego czasu to takie w takich w takich formach trzymania. Czyli generalnie jesteś zwolennikiem takiej formy gratyfikacji zawodników, nawet na tym najniższym poziomie rozgrywkowym. Jeżeli ktoś ma gdzieś dojeżdżać, to musi mieć coś zwróconą za paliwo, ale to też nie jest w drugą stronę, żeby nie poszło, bo teraz wszyscy tak, kopnie raz piłkę i on myśli, że, jest, że jemu się należy. Nie? Mhm. Raz kopnie prosto piłkę. No, sorry, udowodnij, udowodnij, że jesteś dobry, wtedy pomyślimy, nie? ale to, to wszystko można się dogadać, nie? Tak mi się wydaje. Mhm. No. Okay. Na pewno nie powinno się płacić każdemu. Wiadomo, że ktoś, jeżeli dojeżdża gdzieś z, nie wiem, z, z 20 km czy tam, nie wiem, 10 nawet, mhm. e, a robi różnicę, to czemu nie? Ale na... Zawsze to jest tak, na, na dłuższą... Na, w dłuższej perspektywie jeżeli y, będzie się płaciło wszystkim, to to nic z tego nie będzie. Okej, okay, ja jestem za tym, żeby płacić. Jeżeli przyjdzie gość i będzie naprawdę gdzieś grał, coś grał, gdzieś wcześniej wyżej y, i robi... Y, to nie, nie po to też przyszedł, żeby, żeby tylko y, wziąć, wydoić z klubu, y, tylko y, ok, przyjdzie, ale dzięki niemu dwóch czy trzech młodych podciągnie się poziomem. Czemu nie? Takich ludzi trzeba nawet nagradzać, ale na pewno nie wszystkim płacić. Mhm. Okej, okay, czyli znamy tutaj już Twoje stanowisko w tym temacie. Parę tygodni temu u nas tutaj padło stanowisko innego trenera, trenera B-klasowego leskowca żyki Adriana Żytka. Wywołało to duże poruszenie wśród właśnie Was, widzów, słuchaczy i ogólnie w internecie. Jak zawsze zachęcam Was do wypowiedzenia się na ten temat, a gdybyście chcieli zobaczyć nowy format format debaty na żywo. Właśnie, między innymi być może na temat płacenia zawodnikom na poziomie B, A klasy. No to oczywiście dajcie nam znać w komentarzu oraz w wiadomościach prywatnych, czy taki format chcielibyście zobaczyć. Marku, ja bardzo Ci dziękuję za tą długą, ale ciekawą rozmowę. Mieliśmy tutaj fajne wątki historyczne, poznaliśmy Twoją historię. No jeżeli po obejrzeniu tego podcastu ktoś jeszcze stwierdzi, że. No nie, ja tego, ja tego człowieka nie znam, nie wiem o co z nim chodzi i tak dalej. No to, to nie wiem, jak takiej osobie można będzie pomóc. Trudno, ja co mogłem, powiedziałem. Mam nadzieję, że nikt nie usnął przy tym. Oby. Jeżeli kogoś to zainteresowało, cieszę się. Zapraszam do na treningi do Jaroszowic dzieci, nie tylko chłopców, ale także dziewczynki pozdrawiam wszystkich, polecam Bartosz Boguń serwises tak Bartosz Boguń podcast, BB, podcast, BB service. BB okay. polecam wszystkim bardzo ciekawy, bardzo fajny, bardzo fajny pomysł, dziękuję że, że robisz coś takiego, bo to jest fajne dla lokal, lokalnej tutaj y, piłki społeczności, na pewno kto gra coś tam kopie w piłkę, to wszyscy będą mu śledzić. Mhm. Bardzo ci dziękuję Marcin Prokociej za przyjęcie, zaproszenia do nas, za tą twoją obecność. No i jak zawsze, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, dziękuję wam, że tu jesteście. Mam nadzieję, że tak jak Marek uważacie, że ten program robi coś dobrego dla naszej lokalnej społeczności, szczególnie tej sportowej, ale tak jak możecie zobaczyć na początku każdego odcinka Bartosz Boguń podcast, będziemy tutaj poruszać też tematy nie tylko sportowe. Na ten moment dziękuję Wam serdecznie za tą obecność. Jak zawsze, dziękuję Wam też za dotychczasowe wsparcie. I oczywiście zachęcam do dalszego wspierania nas. Możecie to robić poprzez postawienie nam symbolicznej kawy na naszym bajkofi. Link jak zawsze macie dostępny w opisie. Możecie nas wspierać też na różne inne formy, m.in. subskrybując kanał BB Services na YouTubie. A także obserwując nas na Facebooku i na Instagramie, gdzie w ciągu najbliższych kilku dni pojawią się również materiały bonusowe właśnie z trenerem Markiem Łopatą. Zapraszam wszystkich. Jeśli tego jeszcze nie wiecie, naszym aktualnym też celem, który mam nadzieję, że wspólnie razem z Wami uda nam się zrealizować, jest osiągnięcie tysiąca subskrybentów naszego kanału BB Services. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, kliknij i subskrybuj. Tak jak możecie zobaczyć w lewym górnym rogu, dużo z Was, pomimo tego, że nas stale ogląda, niestety nadal nas nie subskrybuje. Dlatego liczę na Wasze wsparcie. Na dzisiaj to już tyle, moi drodzy widzowie i słuchacze. Dziękuję za to, że spędziliście ten czas razem z nami, czyli z Markiem Łopatą i... Dziękuję bardzo i bardzo żbawne. dziękuję. Widzimy się jak zawsze za tydzień, niedziela 19.30. Miłego dnia, miłego wieczoru. Cześć.